Reset Obywatelski. Można by sobie pomyśleć, że taka postać zajmująca się sprawami w sumie dość przyziemnymi, choć bardzo ważnymi, postać trochę poboczna, chociaż w sumie w mediach często obecna, no nie ma nic wspólnego z bohaterem książki Krystyny Kurcza-Predlich i z reżimem tego bohatera, z reżimem dyktatora Władimira Putina, że nie ma nic, zapewne moglibyśmy mieć nadzieję, że taki wiceminister finansów Artur Soboń nie ma nic wspólnego ze Wschodem, z putinowską Rosją. Niemniej pewne okoliczności kazały mi się przyjrzeć panu Soboniowi dokładniej i o tym za chwilę porozmawiamy. Gorąca prośba, żebyście lajkowali, żebyście nas wspierali również finansowo, jeśli to możliwe, ale także wielkim wsparciem jest lajk, jest udostępnienie tej transmisji, wysłanie linka znajomym lub wrzucenie tego linka na swój profil w mediach społecznościowych. Za chwilę przejdziemy do pana Sobonia. Za chwilę przejdziemy do pana Sobonia i przyjrzymy się mu dość dokładnie, bo wbrew pozorom to jest całkiem interesująca postać. A teraz wiceminister finansów Artur Soboń, bohater znacznie ciekawszy niż mogłoby się wydawać. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, z którą dzisiaj walczyliśmy. Znowu mieliśmy małe trudności, ale chyba udało nam się sprawić, Asi się udało sprawić, żebyście tego nie widzieli. Asi udało się pokonać te trudności, więc ją bardzo gorąco pozdrawiam. I proszę o pierwszy skan przeznaczony na dzisiaj. To będzie fotografia naszego bohatera, po to, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, o kim mowa, no bo niektórzy mogą nie pamiętać. Mamy różnych wiceministrów w tym rządzie, którzy się pojawiają w mediach. Poproszę o skan numer 1. Widzę, że jest chyba jakiś problem ze skanem. O nie, już jest. Dobrze. To on. To nasz bohater, wiceminister Artur Soboń. Uśmiechnięty, bardzo często jest uśmiechnięty. Posiadł wyjątkową umiejętność uśmiechania się w sposób denerwujący. To się niektórym ludziom czasem udaje, a jemu to się udaje prawie zawsze. I bardzo mnie zdenerwował pewien szczególny jego uśmiech. Poproszę o skan numer 2. To jest, tak, to jest zdjęcie, to jest fragment filmu, jaki Radio Z zamieściło na Twitterze. To jest kadr z tego filmu. To jest nagranie rozmowy z Soboniem Arturem, który opowiada o swojej satysfakcji z powodu zwycięstwa Viktora Orbana na Węgrzech. W wyborach na Węgrzech Orban będzie rządził Węgrami przez kolejne lata. To zwycięstwo oczywiście nie było demokratyczne, ale Soboń w tej swojej wypowiedzi później tłumaczył, że ono, znaczy kłamał, że ono jest demokratyczne. Demokratyczne ono nie było, bo nie ma sprawiedliwych, prawdziwie demokratycznych wyborów tam, gdzie władza przejęła wszystkie media i gdzie manipuluje okręgami wyborczymi, tak jak to robił Orban, starając się, żeby do każdego okręgu dosypać jak najwięcej swoich zwolenników. Więc te wybory nie były demokratyczne. Nie były sprawiedliwe, no ale Soboń się z nich cieszy. Soboń się z nich cieszy również mimo to, że proszę o skan numer 3. To jest skan numer 3. Tutaj ekspert Dominik Hej, z którym też już parę razy rozmawiałem, ekspert Dominik Hej, który zajmuje się Węgrami i znaje jak mało kto w Polsce, mówi, że podczas swojej mowy powyborczej Orban pogratulował sam sobie, powiedział, że wygrał, choć przeciw niemu był oczywiście międzynarodowy spisek medialny i tak dalej, a także, że stwierdził, że wygrał z prezydentem Ukrainy. I cieszył się z tego, no bo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski słusznie upominał publicznie Orbana za co, no wiemy wszyscy za co, za to, że Orban jest sojusznikiem Putina, nie pomaga Ukrainie, za to pomaga Putinowi na wszystkie sposoby, na wszystkie możliwe sposoby, na wszystkie sposoby, które są w zasięgu Viktora Orbana.
I tutaj Orban cieszy się z tego, że wygrał z prezydentem bohaterskiego kraju, który bohatersko się broni przed napaścią Putina. Marcin Celiński, nasz prezes, któremu życzymy powrotu do zdrowia, stwierdził, że to była pierwsza bitwa, jaką Putinowi udało się od dawna wygrać, te węgierskie wybory. A mimo to wiceminister Artur Soboń cieszy się z tego. Poproszę o kolejny skan numer 4. O, i właśnie, i tutaj to jest kolejny tweet Radia Z, który podsumowuje to, co Soboń powiedział w tym filmiku, który oglądaliśmy. Soboń tutaj kłamie, że wygrana Orbana jest demokratyczna. Mówi, nie bulwersuje mnie, jeśli w demokratycznym państwie, jakie ono by nie było, jego mieszkańcy wybierają sobie jak chcą. To jest standardem. Ci, którzy decydują, mają prawo wybierać tak, jak uważają. No niestety, w demokratycznym państwie ci, którzy wybierają, mają też prawo do prawdy, do prawdziwej informacji. Orban to prawo mieszkańcom swojego kraju odebrał, oszukał ich, okłamał i uniemożliwił im nawet w dużej mierze dostęp do źródeł, w których oni mogliby poszukać prawdy, jakiejś alternatywnej prawdy. Stworzył taki reżim, w którym media opozycyjne są malutkie, dogorywające, a on je likwiduje. Zabiera się teraz również za osłabianie nawet tych mniejszych, tych, które wydawałoby się nie mogą mu zagrozić. Więc tutaj Soboń Artur cieszy się ze zwycięstwa putinowskiego reżimu na Węgrzech i kłamie twierdząc, jakoby ten putinowski reżim był demokratyczny. No dobrze, a co ten najbardziej putinowski reżim ze wszystkich putinowskich reżimów, czyli reżim Putina, co media Kremla mówią o wiceministrze Soboniu? Bo tu się mogą Państwo dziwić, że mówię o takiej postaci, wydawałoby się dosyć bezbarwnej i być może uważają Państwo, że pytanie, co myślą Rosjanie o Soboniu, jest absurdalne, bo Rosjanie mają teraz inne problemy, od dawna mają inne problemy, reżim Kremla zajmuje się większymi sprawami. Ale nie, proszę Państwa, tak nie jest. Kremlowskie media bardzo szczegółowo informują o polskich sprawach i dużo piszą o wiceministrze Soboniu. Piszą szczegółowo o polskich sprawach, ale oczywiście wybiórczo. Gdyby Soboń nie był w jakiś sposób dla Rosjan ważny, to by o nim w ogóle nie pisali. A tymczasem piszą. Piszą o tym, że o tym, jak to wiceminister Soboń razem z pisowskim reżimem zapewnia Polakom mieszkania. Piszą o tym, że wiceminister Soboń zapowiedział otworzenie wspaniałej sieci państwowych supermarketów, gdzie towary będą tanie i prosto od rolników, prosto z grządki i że rolnicy na tym zarobią i konsumenci będą zadowoleni. Takie informacje można znaleźć w mediach rosyjskich i rosyjskojęzycznych. Ale można też znaleźć jeszcze ciekawszą informację, którą za chwilę pokażę. To jest skan numer 5. Proszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer 5. To jest artykuł z portalu svpressa.ru, w którym to artykule, jeszcze na długo przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, w którym to artykule autor wyśmiewa i atakuje ukraiński rząd za to, że kupuje francuskie śmigłowce od firmy Airbus. I w tym samym artykule Polska jest stawiana za wzór, ponieważ w Polsce Polacy, pisowski reżim, który jest u nas, odrzucił w ostatniej chwili helikoptery, śmigłowce firmy Airbus, i usprawiedliwiał to rzekomo tym, że chce Polakom dać miejsca pracy zamiast kupować od Francuzów śmigłowce, no bo wtedy miejsca pracy mieliby Francuzi, a nie Polacy. Takie było usprawiedliwienie. I tutaj w tym artykule cytowany jest właśnie Artur Soboń, który tak to tłumaczył, że gdybyśmy kupili śmigłowce Airbus francuskie, to wzrosłoby w Polsce bezrobocie. Ciekawe, że jest tutaj cytowany Artur Soboń, bo jak pamiętamy, ci nasi polscy pisowscy pogromcy śmigłowców Airbus
Pamiętamy tę aferę sprzed paru lat zapewne. Ci nasi polscy pogromcy śmigłowców Airbus, no mieliśmy bardziej wyrazistych pogromców śmigłowców. Mieliśmy Macierewicza, mieliśmy Bartosza Kownackiego, który obrażał Francuzów twierdząc, że to myśmy ich kiedyś uczyli jeść widelcem i dlatego nie możemy od nich kupować śmigłowców. To była afera bardzo gruba, ona bardzo zaszkodziła Polsce, zaszkodziła naszym stosunkom z zachodnimi sojusznikami, naszym stosunkom politycznym, naszym stosunkom biznesowym, naszym stosunkom wojskowym z naszymi zachodnimi sojusznikami. Okazało się, że nie można nam zaufać, kiedy w ostatniej chwili zrywamy umowy i odmawiamy przyjęcia śmigłowców, które mieliśmy przyjąć. I ciekawe jest, że w tym artykule były jeszcze inne publikacje rosyjskie i rosyjskojęzyczne na ten temat i one cytowały Artura Sobonia. Ciekawe, że ich autorzy wybrali właśnie Sobonia ze wszystkich polskich dygnitarzy, którzy brali udział w tej aferze, a nie cytowali na przykład Bartosza Kownackiego. To jest ciekawe. Więc postanowiłem jeszcze się dalej przyjrzeć i przypadkiem okazało się, że sprawa Sobonia zbiega się z inną sprawą, też bulwersującą. Zaraz do Sobonia wrócimy, ponieważ on też w tej kolejnej sprawie, czy też właściwie należałoby powiedzieć aferze, występuje, ale muszę od początku powiedzieć, na czym ta sprawa no, dosyć szokująca, na czym ta sprawa szokująca polega. Poproszę o skan numer 6. To jest fragment artykułu opisującego konferencję prasową szefa giełdy warszawskiej Marka Dietla. Artykuł jest z marca, jeśli dobrze pamiętam, jest z 18 marca. Artykuł portalu bankier.pl. Czytamy, że podczas konferencji prasowej Marka Dietla padło też pytanie, na jakim etapie jest przejęcie giełdy w Armenii. Można powiedzieć, że na finalnym. Wszystko jest już wynegocjowane, ale dziś są kompletnie inne priorytety. Domykanie transakcji musi ustąpić tym sprawom, które są niezwykle istotne, które robimy na giełdzie. Odpowiedział prezes giełdy papierów wartościowych Marek Dietl. Bo proszę państwa, tak się składa, że kupujemy giełdę w Armenii. To znaczy, no nie my kupujemy. Kupuje giełda warszawska, giełda polska, giełda papierów wartościowych w Warszawie. Zamierza wykupić większość udziałów w armeńskiej, ormiańskiej giełdzie w Jerewanie. Po co? Dlaczego? Dlaczego inwestujemy w Armenię? Dlaczego robi to Marek Dietl? Dlaczego robi to prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl? Tu dodajmy jeszcze, żeby mieć wszystkie powiązania, żeby wszystkie powiązania nam się jasno wyświetliły. Tu dodajmy, że Marek Dietl jest nominatem Mateusza Morawieckiego. Jest człowiekiem, którego na stanowisko nominował Mateusz Morawiecki. Tak samo jak Artur Soboń, o którym mówimy, też jest człowiekiem z kręgu Morawieckiego. I o tym, że giełda papierów wartościowych w Warszawie chce kupić sobie giełdę w Armenii, o tym informowały media jakiś czas temu, ale no media branżowe, mało kto się tym interesował. Ja byłem przekonany, że w obecnej sytuacji nominat Morawieckiego, prezes Marek Dietl, wycofa się z tej sprawy. No to absolutnie w tej chwili jest działanie nie tylko bezsensowne, jest ono działanie wbrew wszelkim interesom Polski i Zachodu, wbrew logice. Dlaczego? Dlatego, proszę państwa, że poproszę o skan numer 7. Dlatego, że w Armenii, Armenią rządzi prezydent Vahagn Khachaturian, który niedawno objął władzę i któremu Władimir Putin przesyła gratulacje i pozdrowienia, a prezydent Khachaturian je przyjmuje. Dlatego poproszę o kolejny skan numer 8. Dlatego, że premier Armenii Paszynian regularnie konferuje z
rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Poproszę o kolejny skan, skan numer 9. To jest fragment wypowiedzi Agnieszki Bryc, znanej nam dobrze ekspertki od spraw międzynarodowych, która mówi, że po inwazji na Ukrainę Rosji pozostało tylko kilka państw jako sojuszników. Państw, które popierają tę agresję, to jest Białoruś i Armenia. Armenia popiera ją do tego stopnia, że musiała wpuścić na swoje terytorium inspekcję zagraniczną, żeby pokazać tej inspekcji jakieś myśliwce w swoich hangarach i udowadniać w ten sposób, że nie przekazała swoich myśliwcom Rosjanom, którzy w tej chwili próbują zdławić Ukrainę i mordują jej ludność. Armenia jest jednym z najbardziej proputinowskich krajów. No i tutaj są niektórzy, którzy to usprawiedliwiają, twierdząc, że jest Armenia ma permanentną wojnę z Azerbejdżanem i szuka pomocy u Rosji. Nie jest to do końca mądre ze strony Armenii i jej liderów, ponieważ Rosja również wspiera Azerbejdżan, wspiera obie strony, bo w ten sposób obie te strony zwracają się do niej o pomoc, obie błagają ją o pomoc i obie zgadzają się na wszystko, czego chce Rosja. W tej chwili Azerbejdżan się troszeczkę zdystansował od Rosji, ale wiemy z historii, że Azerbejdżan przez ostatnie 20 lat nieraz się pozornie dystansował od Rosji, a tak naprawdę dyktator azerski Ilham Alijew pozostawał w bliskich stosunkach z Putinem. Jego rodzina mieszkała na daczy pod Moskwą. Nie wiem, czy to zakładnicy, tak to wygląda trochę, jakby byli politycznymi zakładnikami. Więc Armenia, raczej Armenii nic dobrego ze strony Rosji nie spotka, ale mimo to armeńskie elity, ormiański rząd, armeński prezydent są po stronie Putina tak samo jak Łukaszenko. I w związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego my mamy nasze polskie pieniądze inwestować w kraju, który popiera Putina i popiera napaść na Ukrainę, popiera mordowanie Ukrainy. No, mordowanie, na szczęście Ukrainy się zamordować nie dało, ale bardzo wielu żołnierzy Putin zabił i cywilów wymordował, jak wiem. I chce to robić dalej. Dlaczego my mamy wspierać gospodarkę Armenii naszymi pieniędzmi? Jeśli się ktoś łudzi, że w ten sposób uzyskamy jakiś wpływ na politykę Armenii i odciągniemy ją od Putina, to jest bardzo naiwne mniemanie. To jest kraj, który jest w strefie wpływów Putina. Dla Putina, jak widać, zrobi wszystko, nie bacząc nawet na własne interesy. Ormiańska elita władzy służy Putinowi, nie bacząc nawet na interesy własnego kraju. Więc jeśli dla Ormian mają tutaj mało względów, nie mówiąc już o jakiejkolwiek litości dla Ukraińców, to nie będą też mieli względów dla naszych pieniędzy. To jest wrzucanie pieniędzy do skarbca Putina. Po co to robi nominowany przez Morawieckiego prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl? To jest kolejny dowód na to, że prawdziwe sympatie Morawieckiego, PiS i całej tej ekipy są na wschodzie, tam są ich sympatie, ich interesy. I dlaczego o tym mówimy? Bo kiedy się tym zająłem, to się okazało, i poproszę o skan numer 10, to się okazało, że od strony rządu tym projektem się zajmował i nagłaśniał go znowu wiceminister Artur Soboń. Twierdził wręcz, że zakup większości udziałów w ormiańskiej giełdzie to historyczny moment, wielkie dokonanie. No, po tym wszystkim, kiedy to zobaczyłem, stwierdziłem, że trzeba się Soboniowi przyjrzeć jeszcze bliżej, zająć się jego przeszłością. No i zacząłem od lat 90. I co się okazało? Poproszę o kolejny skan, skan numer 11. Okazało się, tak jak widzimy tutaj na tym skanie, to jest skan ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Okazało się, to jest wykaz prezesów klubu Wademekum, działającego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Okazało się, że że Soboń był w latach 98-99 prezesem tego klubu Wademekum, a to jest klub niezwykły. To jest klub zajmujący się polityką i przed Soboniem, krótko przed Soboniem, prezesem tego klubu był Konrad Rękas. Zapamiętajmy to nazwisko. Niektórzy słuchacze mogą już je kojarzyć, bo o nim tu już parę razy była mowa. Ale nie tylko Konrad Rękas był wcześniej prezesem tego klubu. Przed Soboniem prezesem był także Mieczysław Ryba, a wcześniej Artur Zawisza. Być może niektórzy z Państwa przypominają sobie to nazwisko. Polityk niegdyś przebojowy, ultrakatolicki, ultraprawicowy. A po Arturze Soboniu prezesami byli na przykład Tomasz Rzymkowski, dziś wiceminister edukacji, oraz niejaki Jan Bondyra. Kim jest Konrad Rękas, który krótko przed Soboniem był prezesem klubu Wademeku? No Konrad Rękas mówi, obecność Konrada Rękasa mówi nam wszystko o tym klubie, ponieważ wszystkie osoby, które tu wymieniłem, są mniej lub bardziej antyzachodnie, no ale trudno znaleźć kogoś bardziej antyzachodniego, a także antyukraińskiego niż Konrad Rękas. Konrad Rękas to współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, której szefem i głównym założycielem był Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Rękas nadal działa. Poproszę o kolejny skan, skan numer 12. To jest fragment artykułu dziennika Rzeczpospolita, gdzie czytamy, który jest zatytułowany bardzo słusznie, adekwatnie, śledczy łaskawi dla wicelidera Zmiany. Czytamy w tym artykule, że prokuratura pana Ziobry umorzyła dochodzenie w sprawie artykułu wiceszefa prokremlowskiej partii, czyli Konrada Rękasa. Konrad Rękas w tym artykule namawiał do mordowania Ukraińców. Mimo to śledczy pana Ziobry uznali, że nie ma sprawy. Prokuratura później wydała takie kuriozalne oświadczenie, że Rękas namawiał do mordowania Ukraińców w kontekście zdarzeń z przeszłości, a nie w kontekście dzisiejszego najazdu na Ukrainę. Tak jakby w jakiś sposób to Rękasa uwalniało od winy. Taka myśl, że w związku z zaszłościami historycznymi można Ukraińców mordować, byle tylko nie mówić przy tym, że teraz Putin robi dobrze ich mordując, to jest bardzo niezwykłe założenie. No godne Zbigniewa Ziobry. I tak się składa, że świetny dziennikarz lubelski Cezary Potapczuk rozmawiał z Rękasem. Rękas udzielił mu długiego wywiadu, w którym opowiedział o swojej współpracy z Antonim Macierewiczem. W latach 2005-2006 Rękas współpracował z Macierewiczem, tworząc razem z nim partię koalicyjną Ruch Patriotyczny. Był pełnomocnikiem wyborczym Macierewicza w okręgu lubelskim i chełmskim. I w odpowiedzi na to rzecznik Macierewicza, Rękas to ogłosił w 2016 roku, kiedy Macierewicz był ministrem obrony. I w odpowiedzi na to rzecznik Macierewicza jako ministra obrony minął się z prawdą, mówiąc delikatnie, zamieścił następujące ogłoszenie, to znaczy nie ogłoszenie, to była nawet odpowiedź na pytanie Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza spytała rzecznika Macierewicza, słynnego, którym był wtedy słynny Misiewicz, zapytała rzecznika Macierewicza o to, czy minister zna Konrada Rękasa, czy z nim współpracował. Poproszę o kolejny skan, skan numer 13. To było pytanie Gazety Wyborczej, czy zna Konrada Rękasa, czy wie, że jest on kolegą i sojusznikiem Luśni. Tu chodzi o byłego współpracownika służb specjalnych PRL, powiązanego także z sowieckim wywiadem wojskowym. Czy wie, że Rękas jest wiceprzewodniczącym proputinowskiej partii Zmiana? A na to rzecznik Macierewicza odpowiedział, z panem Rękasem minister Macierewicz spotkał się raz na korytarzu w Sejmie na początku lat 2000. Minister nie utrzymywał i nie utrzymuje żadnych
kontaktów z panem Rękasem, ani nie zna jego powiązań politycznych. No i rzecznik rozminął się tutaj z prawdą, by nie powiedzieć skłamał, ponieważ pominął współpracę Rękasa z Macierewiczem w Ruchu Patriotycznym, w tej partii, którą Macierewicz sobie tak ładnie nazwał. Udało mi się to potwierdzić, znalazłem doniesienia medialne, między innymi poproszę o skan numer 14. To jest fragment artykułu z Dziennika Wschodniego, w którym opisane są szwindle wyborcze Rękasa. Tam było fałszowanie podpisów na listach poparcia, nie, pod dokumentem założycielskim stowarzyszenia, które Rękas zakładał. I jest też w tym artykule mowa o tym, że cytuję, Rękas przystąpił do inicjatywy Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. Rozważam możliwość wystartowania w wyborach, nie ukrywa. Ruch patriotyczny, z którego listy najprawdopodobniej wystartuje Rękas, został zainicjowany na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. No więc jak widać, Rękas jest postacią dość ważną. To jeden z istotnych rosyjskich łączników Antoniego Macierewicza i ta znajomość jest dla Macierewicza tak kompromitująca, że Macierewicz, a właściwie ustami swego rzecznika, gotów jest w tej sprawie kłamać. I ten sam Rękas, polityczny jawny agent Putina w Polsce, był prezesem klubu Wademekum, a zaraz po nim prezesem tego klubu, krótko po nim prezesem tego klubu został Artur Soboń, wiceminister finansów w rządzie PiS. No i tu można powiedzieć, dobrze, a może to był jakiś błąd młodości Sobonia, że wszedł do tego antyzachodniego klubu i kierował nim krótko po Rękasie. Wychodzi na to, że nie, bo gdyby tak było, to Soboń starałby się do tego nie przyznawać, nie chwaliłby się swoimi związkami z klubem Wademekum, a tymczasem poproszę o skan numer 15. Soboń chwali się klubem Wademekum, napisał artykuł pod tytułem Klub Wademekum miejscem formacji politycznej, czyli kształtowania, czyli tutaj Soboń chce nam powiedzieć, że tam się wykuwały kadry, że on te kadry wykuwał i on sam się tam wykuwał w tym klubie i to jest artykuł z 2017 roku, sprzed 5 lat. Kiedy Soboń już aktywnie działał w strukturach rządu PiS. Opublikował to ten artykuł w zeszytach społecznych Klubu Inteligencji Katolickiej. No dobrze, to przejdźmy do innych prezesów klubu Wademekum, żeby sobie dobrze uzmysłowić, o czym mówimy. Bo tak się składa, że nie tylko Rękas. Prawda, bo zawsze można by powiedzieć, no dobrze, jedno zgniłe jabłko nie zepsuje całego koszyka, trafił się tam Rękas. No to zobaczmy, popatrzmy sobie na innych prezesów. Po Soboniu prezesem klubu Wademekum był Tomasz Rzymkowski, obecnie wiceminister edukacji. Poproszę o skan numer 16. Tomasz Rzymkowski jest chwalony przez media Kremla. To jest skan z portalu Rosbalt.ru, ale inne też kremlowskie portale nagłaśniały i reklamowały działalność Tomasza Rzymkowskiego. A za co go reklamowały, co im się tak podobało, co uważały za godne nagłaśniania? Otóż działalność antyukraińską Tomasza Rzymkowskiego, który się przedstawiał jako pogromca banderowców, neobanderowców i tak też go przedstawiał portal Rosbalt.ru. Rzymkowski starał się Ukraińców na różne sposoby upokarzać. On wygłosił taką mowę, w której powiedział, że należy sądowo prześladować każdego, kto uprawia banderowszczyznę i powiedział, że ukraińscy studenci biegają po polskiej ziemi z flagami banderowskimi
i że trzeba tutaj nas przed tym ukraińskim zagrożeniem bronić. No i to się oczywiście kremlowskim portalom podobało. No dobrze, a co z innymi prezesami, kolegami Sobonia? Był ten klub Wademekum, był, prawda, no już go nie ma. Ale tak się składa, że Soboń i jego koledzy z klubu Wademekum nadal wspólnie działają. To nie jest tak, że to była jakaś taka paczka studencka, która powstała, a potem się rozpadła. Poproszę o kolejny skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Otóż, proszę Państwa, istnieje coś takiego, co się nazywa Klub Narodowej Myśli Politycznej WOTUM. I kogo znajdujemy w zarządzie tego, w zarządzie i w organach nadzoru tego klubu, tego stowarzyszenia, które się nazywa klubem. Kogo znajdujemy w klubie WOTUM? No, znajdujemy Artura Zawiszę, który był prezesem klubu Wademekum, podobnie jak agent Kremla Konrad Rękas. Znajdujemy Jana Bondyrę, który też był prezesem tego klubu już po Arturze Soboniu. Znajdujemy Tomasza Rzymkowskiego, właśnie wspomnianego, antyukraińskiego prezesa klubu Wademekum. I znajdujemy też Artura Sobonia, naszego dzisiejszego bohatera. Czyli wygląda na to, że panowie prezesi klubu Wademekum, prezesi antyzachodniego klubu Wademekum, potem sobie stworzyli antyzachodni klub WOTUM, jak już wyszli z uniwersytetu, i nadal sobie działają. Powstało jakieś takie koło, które stanowi część sieci antyzachodnich wpływów w Polsce. Popatrzmy sobie jeszcze na całe to towarzystwo, na to towarzystwo Sobonia, które z klubu Wademekum przeszło do klubu WOTUM. Popatrzmy na Artura Zawiszę, który strasznie chciał być liderem polskiej prawicy w swoim czasie. Niektórzy z Was mogą go pamiętać. To mu się nie udało, po części dlatego, że doszło do jakiegoś konfliktu z Rydzykiem, bo Rydzyk uważał, że to on ma rządzić na prawicy. Potem doszły inne problemy. Zawisza prowadził samochód w stanie nietrzeźwym, powodował wypadki, więc pewnie jakieś problemy personalne mu tutaj utrudniły zostanie wodzem polskiej prawicy, ale zanim to się stało, przeżywał swoje chwile chwały i popatrzmy sobie, jak się Artur Zawisza wyrażał i co głosił. Poproszę o skan numer 18. Tutaj mamy wypowiedź Artura Zawisza, a także jego fotografię. Zawisza mówi, że cała Polska od Szczecina po Wilno i Lwów tworzy ruch narodowy. Czyli on tutaj mówi, że on uważa, że Wilno i Lwów tak naprawdę należą do Polski i że tam też powinny działać organizacje i bojówki polskich nacjonalistów. No, ruch narodowy był organizacją mającą swoje bojówki. No to taka deklaracja jest oczywiście ewidentnie antylitewska i antyukraińska i na pewno bardzo ucieszyła Kreml. Poproszę o kolejny skan numer 19. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Czytamy tutaj o wystąpieniu Zawiszy, który powiedział, że będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy. Tu się zastrzegł, że to jest oczywiście cytat z wiersza Jana Lechonia, ale to jest wiersz wojenny, napisany w sytuacji, w której Polacy jeszcze liczyli na to, że odbiją tamte terytoria, i to jest oczywiście kolejna prowokacja. Rzecz jasna, jacyś Ukraińcy i jacyś Litwini usłyszeli, że polski polityk, ekspansywny, energiczny, idący w górę, opowiada o polskich żołnierzach wkraczających do Wilna i Lwowa. No, na pewno musiało to wzbudzić nastroje antypolskie wśród tych, którzy się o tym dowiedzieli w Ukrainie i Litwie. I to też na pewno mogło ucieszyć Kreml, który chce, żebyśmy my Litwinów i Ukraińców nienawidzili. Zawisza jest bardzo ciekawą osobą, więc poświęcimy mu jeszcze chwilę. Sprawdziłem przy tej okazji, badając powiązania Artura Sobonia
kim jest Zawisza z biznesowego punktu widzenia. Poproszę o kolejny skan, skan numer 20. To jest właściwie nie jeden skan, a taki kolaż trzech skanów z serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym i tu widzimy, że w spółce Continental Enterprise na górze, potem w spółce Shafir Energy na środku tego obrazka, który widzimy, jak również w spółce Continental Biogas, Artur Zawisza robił biznesy z Wiesławem Różańskim. Byli wspólnikami w firmie Continental Enterprise, w firmie Shafir Energy, zarządzali firmą Continental Biogas. Więc sprawdziłem, kim jest pan Różański. Pan Różański jest między innymi, poproszę o skan numer 21, jest prezesem zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. No i sprawdziłem, co pan Różański jako ten prezes Unii Polskich Masaży, hodowców mięsa, rzeźników, co robił. I znalazłem wywiad, właściwie artykuł, w którym jest gęsto cytowany pan prezes Różański jako prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. To jest artykuł z 2014 roku, opublikowany przez portal newseria.pl i tam Wiesław Różański ubolewa strasznie nad tym, że Zachód zastosował sankcje wobec Rosji, a Rosja w odpowiedzi na to zastosowała kontrsankcje. I mówi tak, w 2013 roku sprzedaliśmy na rynki Unii Celnej Białoruś, Rosja i Kazachstan 80 tysięcy ton wyrobów wieprzowych za 220 milionów euro. Utraciliśmy duży rynek ze względu na nie do końca zrozumiałe decyzje polityczne. Poproszę o ten skan, skan numer, tak, to jest właśnie skan tego fragmentu artykułu. Pan prezes Różański, partner biznesowy Artura Zawiszy, ubolewa tutaj nad tym, że Zachód zastosował sankcje wobec Rosji, naraził przez to Polskę na kontrsankcje, że sankcje wobec Rosji to były nie do końca zrozumiałe decyzje polityczne. Najwyraźniej pan Różański nie rozumie albo nie chce rozumieć, dlaczego należało ukarać Putina za napaść na Ukrainę w 2014 roku. To i tak była niezwykle łagodna kara, kara, która tylko go najwyraźniej zachęciła do dalszych i coraz brutalniejszych ataków. A jednak pan Różański tego nie rozumie, nazywa to nie do końca zrozumiałymi decyzjami politycznymi. Czyli pan Różański to jest ktoś, kto chce handlować z Rosją świńskim mięsem, nawet wtedy, gdy mówiąc brutalnie, w powietrzu lata, no niestety ludzkie mięso, ludzkie rozszarpane ciała. To nie odbiera panu Różańskiemu apetytu na rosyjskie ruble. I to nie jest, uwaga, lament jakiegoś pojedynczego hodowcy, który może rzeczywiście popadł w kłopoty. To mówi potężny prezes wielu biznesów, potężny prezes potężnego związku producentów. To mówi osoba bardzo wpływowa. To mówi osoba, która mogłaby na przykład przekonywać producentów, żeby jednak patriotyzm i przyzwoitość zwykłą ludzką postawili wyżej nad tymi krwawymi rublami. No ale pan Różański wybrał inaczej i zapewne nie dziwota, że Andrzej Zawisza utrzymywał się ze współpracy z panem Różańskim, który z kolei reprezentował biznes utrzymujący się z rubli Putina. Nic, to nam wiele tłumaczy. To nam wiele tłumaczy. Także jeśli chodzi o działalność pana Zawiszy, jego antyukraińskie i antylitewskie hasła korzystne dla Kremla. I to nam znowu coś mówi o Arturze Soboniu, który przez całe lata utrzymywał i nadal utrzymuje
związek z Arturem Zawiszą w klubie Votum. Kolejnym prezesem klubu Vademecum, który potem działał i jak wynika z KRS-u działa wciąż z Soboniem, jest Jan Bondyra. Poproszę o kolejny skan, skan numer 23. To jest fragment wypowiedzi Jana Bondyry, który mówi, że to jest wypowiedź opublikowana przez Fundację Republikańską, organizację też, która w wielu aspektach prowadzi działalność antyzachodnią. I tutaj Jan Bondyra mówi, że Niemcy nie są polskim sojusznikiem, a że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest egzotyczny, sugeruje, że Stany Zjednoczone nie będą Polski bronić, będą być może się zajmować Azją, a nie Polską, podważa zaufanie do zachodnich sojuszników. No, trzeba zauważyć, że pan Bondyra robi to, uprawia tę antyzachodnią działalność w sposób trochę subtelniejszy niż Artur Zawisza, inny kolega Sobonia. Dodajmy do tego, że w klubie Votum razem z Soboniem, Zawiszą, Bondyrą, Rzymkowskim był też niejaki Andrzej Mańka. Poproszę o kolejny skan, skan numer 24. Andrzej Mańka był kandydatem, którego Korwin-Mikke i jego koledzy wystawili w wyborach samorządowych w Lublinie. Ten w środku to Korwin, a ten po prawej to właśnie pan Andrzej Mańka. No, Korwina przedstawiać nie trzeba, ale przypomnijmy, poproszę o skan numer 25. Przypomnijmy, że Korwin wielokrotnie twierdził, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. Pamiętamy, co na początku dzisiejszej transmisji o Putinie mówiła nasza znakomita gościni Krystyna Kurcza-Predlich. Wiemy, co Putin robi. Widzieliśmy bombardowany szpital położniczy w Mariupolu. Wiemy o mordowaniu cywilów w Buczy, o ich grobach, o tym strzelaniu w tył głowy, o tym, że ludność cywilna jest mordowana albo wywożona na wschód z Ukrainy. Wiemy o tych rzeczach potwornych i o tych potwornościach, które robi Putin, było wiadomo też wcześniej. Tak jak mówiła Krystyna Kurcza-Predlich, już na przełomie lat 90. i 2000 wiadomo było o potwornych zbrodniach tego reżimu putinowskiego w Czeczenii, o tym, że wysadzał bloki mieszkalne z Rosjanami, żeby sobie uatrakcyjnić kampanię wyborczą. Korwin powiedział to, co powiedział o Putinie w 2014 roku, już po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. No więc pan Mańka, kolejny kolega Sobonia z klubu Votum, był kandydatem Korwina w Lublinie. Sprawdziłem, czy pan Mańka jest bohaterem mediów rosyjskich. Poproszę o kolejny skan, skan numer 26. Okazało się, że jest. Okazało się, że rosyjskie portale cytują pana Mańkę w artykule zatytułowanym Piedierastycieskie wyrodki z Eurosojuza szantażirują Polszu, czyli pederastyczne wyrodki z Unii Europejskiej szantażują Polskę. I w środku jest cytowany pan Andrzej Mańka, który mówi tak, Unia Europejska szantażuje Polskę, bo zabrania jej zwalczać homoseksualistów. Więc to jest kolejny kolega Sobonia z klubu Votum. Poproszę o skan numer 27, jakby mi ktoś nie wierzył, bo wcześniej pokazałem wyniki z Google'a. Niestety nie da się wielu rosyjskich mediów teraz otworzyć, bo są hakowane, żeby zablokować
rosyjską propagandę, więc jakby to mówię niestety, bo mnie jest trudniej dotrzeć do źródeł, ale to dobrze, że rosyjska propaganda się nie rozszerza, ale udało mi się znaleźć na jednym z rosyjskich forów, ktoś wkleił treść tego artykułu, także gdyby ktoś chciał się upewnić, że mówię prawdę, to potem może sobie, kiedy ta transmisja, którą oglądacie, stanie się filmem, to potem można sobie zatrzymać ten kadr, który widzicie, powiększyć i zobaczyć tam dokładną treść tego artykułu, oczywiście w języku rosyjskim. Pan Mańka mnie zainteresował, bo to jest no, działacz zupełnie bardzo lokalny, zupełnie mało znany, ale jednak kolega wiceministra Sobonia i człowiek cytowany przez rosyjskie media, więc zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego i co się okazało? Poproszę o skan numer 28. Okazało się, że pan Mańka był wspólnikiem w firmie Gradient, której prezesem i wspólnikiem był także niejaki Antoni Chrząstowski. Sprawdziłem, kim jest Antoni Chrząstowski. Okazało się, że Antoni Chrząstowski, poproszę o kolejny skan, skan numer 29, na portalu medianarodowe.com ubolewa nad tym, że prokremlowska polityka PiS jest nie dość prokremlowska, ubolewa nad tym, że PiS używa antykremlowskiej retoryki, a tymczasem PiS powinien uderzyć się w piersi i współpracować z Rosją i z Chinami, bo to jest dla Polski dobre. Tak pisał pan Chrząstowski, kolega wspólnik pana Mańki, kolegi Sobonia z klubu WOT-u. No, omówiliśmy dosyć obszernie kolegów Sobonia z klubu Wademekum i z klubu WOT-u. No to teraz czas zobaczyć, czym się zajmował sam Artur Soboń, obecnie wiceminister finansów, zaufany człowiek Morawieckiego, cytowany przez rosyjskie media i to cytowany pochlebnie. Otóż i poproszę o kolejny skan, skan numer 30. To jest znowu bardziej kolaż skanów, tak można powiedzieć, bo tutaj skleiłem trzy fragmenty skanów z portalu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu czytamy, że Artur Soboń zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Remondis Świdnik, należącej do firmy Remondis. Firma Remondis to jest wywodząca się z Niemiec, o zgrozo, powinien tu każdy pisowiec teraz zakrzyknąć, wywodząca się z Niemiec korporacja działająca w różnych krajach. I prezesem zarządu Remondis w Polsce, prezesem zarządu polskiej firmy Remondis, do której należał Remondis Świdnik z panem Soboniem w Radzie Nadzorczej, prezesem tej firmy matki Remondis jest niejaki Thorsten Weber. To też brzmi bardzo po germańsku. I Thorsten Weber, jak widzimy na dole tego skanu, był w zarządzie firmy Remondis od 2001 roku do dzisiaj, z przerwą w 2008 roku, jest prezesem tego zarządu. Więc był prezesem zarządu również w tym czasie, kiedy Soboń był w Radzie Nadzorczej. Co ciekawe, kiedy pan Weber na rok opuścił zarząd firmy Remondis, to w firmie Remondis Świdnik przez ten mniej więcej w tym samym okresie Soboń wyleciał z Rady Nadzorczej, aby wrócić razem w tym samym czasie, w którym pan Thorsten Weber wrócił do zarządu firmy matki Remondis. Więc widzimy tutaj jakąś dużą zbieżność w firmowych losach pana Webera i pana Sobonia. Wygląda to tak, jakby w jakiś sposób pan Soboń był zależny od pana Webera. No więc przyjrzałem się tej firmie Remondis i tutaj znowu każdy wyborca PiS, który wierzy w to, że PiS jest antyrosyjski i że Niemcy są, że PiS jest antyrosyjski, a Niemcy są prorosyjscy, w tym momencie każdy wyborca PiS powinien znowu zakrzyknąć ze zgrozy, ponieważ, poproszę o skan numer 31,
W jednej z publikacji firmy Remondis zobaczyłem taki bardzo ładny artykuł z 2011 roku o tym, jak to firma Remondis działa w Rosji, ma swoje zakłady w Sankt Petersburgu, mieście Putina, w Moskwie, czyli w stolicy Putina, w Dzierżyńsku, w Niżnym Nowogrodzie, w Ufie, w Sarańsku i jeszcze w mieście Arzamas. To jest Kaukaz, jeśli dobrze pamiętam, albo no, pogranicze na pewno Europy i Azji. I jeśli dobrze pamiętam, przyznam się, że nie pamiętam w tej chwili, gdzie dokładnie jest Arzamas. I w tych miastach firma Remondis działa i tutaj nawet się chwali, jak to wspaniale współpracuje firma Remondis z zarządem miasta Sarańska, i który jest stolicą Republiki Mordwy. No tak się składa, że Mordwa jest dzisiaj w Rosji odpowiednikiem Syberii, tym czym dawniej była Syberia. W Mordwie znajdują się jedne z najgorszych łagrów, obozów koncentracyjnych Putina, także trochę się włos jeży na myśl o tym, kto może pracować, jeśli nie w zakładach, jeśli nie w zakładzie firmy Remondis, to na przykład w zakładach jej podwykonawców i kontrahentów, ponieważ katorżnicy, więźniowie z tych obozów koncentracyjnych Putina są wynajmowani do tego, żeby harowali w fabrykach rosyjskich oligarchów albo w zakładach państwowych kontrolowanych przez dygnitarzy Kremla. To jest praca niewolnicza. No więc przyjrzałem się tym biznesom firmy Remondis w Rosji i szczególnie w Mordwie i zobaczyłem, że biznesami tymi w Rosji, że biznesy te rosyjskie nadzoruje kto? Poproszę o kolejny skan, skan numer 32. Okazało się, że je nadzoruje i wizytuje pan Thorsten Weber. To jest fragment artykułu z portalu Germantech.ru, czy też Germantech.ru, skoro jest to portal z końcówką ru, więc działa w Rosji albo między innymi w Rosji, więc można to czytać i tak, i tak. Okazuje się, że pan Thorsten Weber, który był szefem wiceministra Artura Sobonia i którego losy firmowe się splotły z losami Artura Sobonia, czy też odwrotnie, losy firmowe przyszłego wiceministra Artura Sobonia splotły się z losami pana Webera. Okazuje się, że pan Thorsten Weber nadzoruje i wizytuje te rosyjskie biznesy. Te biznesy w Mordwie. No cóż, ma zapewne blisko. No dobrze. Wróćmy teraz do samego Artura Sobonia znowu. I tu się pojawia pytanie, kto, dzięki komu pan Soboń, pan wiceminister Soboń tak często pojawia się w mediach i taki jest w tych mediach elokwentny, wygadany, nie daje się zbić z tropu, zawsze się uśmiecha, wie co powiedzieć, kto go do tych mediów posyła. No, on tam idzie oczywiście z ramienia premiera Morawieckiego, no ale tak się składa, że Morawiecki ma pewnego dosyć niezwykłego, Morawiecki, a właściwie Dworczyk, prawa ręka Morawieckiego, ma takiego dosyć niezwykłego kolegę, który się właśnie zajmuje takimi sprawami jak kształtowanie wizerunku, PR, lobbying. Jest taką szarą eminencją dworu Morawieckiego i Dworczyka. Wpycha swoich kolegów na posady w spółkach państwowych. Poproszę o skan numer 20, skan numer 33. Skan numer 33 to jest fragment artykułu Gazety Wyborczej. Tu jest mowa o tym, że zaplanowana była
kampania propagandowa dotycząca właśnie sprawy zerwania kontraktu na Caracale, czyli na śmigłowce firmy Airbus, o których już dzisiaj mówiliśmy. I w związku z tym niektórzy dygnitarze rządu PiS mieli chodzić do mediów, wiceminister obrony narodowej, czyli Bartosz Kownacki, a także wiceminister Artur Soboń, który miał pójść do naszego dziennika. Oni mieli tam wszyscy chodzić i tłumaczyć, dlaczego myśmy tych złych francuskich karakali nie wzięli, czyli mieli mniej więcej robić to, co robił rosyjski portal zacytowany już wcześniej dzisiaj, który chwalił Sobonia za to, że Soboń nie chce karakali, nie chce francuskich śmigłowców. I te śmigłowce i firmę Airbus na różne sposoby oczerniał. Artykuł rosyjski też wyśmiewał Ukraińców, że oni chcą te Airbusy kupić, a przecież Polacy nie chcą te karakale kupić od firmy Airbus, a przecież Polacy ich nie chcą. No więc tutaj analogiczna operacja atakowania karakali, atakowania francuskich śmigłowców i Francuzów została zaplanowana. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, jak wiemy, chodził i opowiadał dziwne historie o Polakach uczących Francuzów jeść widelcem. No i w całej sprawie, co również odnotowali Rosjanie, jak wiemy, brał udział Artur Soboń. I kto stał za tą akcją? Wiemy, że mail, w którym ta cała akcja została opisana, uprzednio zaplanowana, został wysłany nie tylko do ludzi z kręgów rządowych, ale także do Dymitra Hirsza, który jest kolegą Dworczyka z harcerstwa i który jest też tym właśnie specjalistą od wizerunku, o którym mówiłem, szarą eminencją dworu Morawieckiego i Dworczyka, człowiekiem, który wsadza swoich znajomych na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa i który doradza Morawieckiemu i Dworczykowi w kwestii wizerunku. Jeśli do niego wysłano kopię maila w tej sprawie, to znaczy, że za działaniami tej grupy, także za działaniami Artura Sobonia, najprawdopodobniej stał Dymitr Hirsz. O Dymitrze Hirszu już mówiliśmy, ale warto przypomnieć, że Dymitr Hirsz jest w połowie Rosjaninem. Jest synem Rosjanki Galiny Sincowej Hirsz, która urodziła się w Lesnym Goradku, czyli w leśnym miasteczku pod Moskwą. To było miejsce, gdzie dacze, czyli wille, dostawali pupile stalinowskiego reżimu. Z dostępnych danych wynika, że ojciec Galiny Sincowej Hirsz był ważną osobą, był inżynierem budującym zakłady energetyczne, zaś ona sama nie tylko wywodzi się ze stalinowskiej elity, ale także była tłumaczką pracującą w czasach sowieckich, pracowała w komunistycznych Niemczech Wschodnich przy wielkich przemysłowych projektach, w których Sowieci współpracowali z Niemcami, z komunistycznych Niemiec Wschodnich, więc była osobą bardzo zaufaną i na pewno miała związki z sowieckimi służbami specjalnymi, być może także z komunistycznymi niemieckimi służbami specjalnymi, ze służbami specjalnymi NRD, czyli komunistycznych Niemiec Wschodnich. Poznała tam polskiego tłumacza, wzięła z nim ślub, zamieszkała w Polsce i jej dzieckiem jest Dymitr Hirsz. O tym mówiliśmy już w Resecie Obywatelskim i kiedy to powiedziałem, to liczni znajomi Dymitra Hirsza komentowali to, mówiąc, że nie mieli bladego pojęcia, że Dymitr Hirsz jest w połowie Rosjaninem. Ten fakt najwyraźniej Dymitr Hirsz ukrywał. On sam występuje jako wielki polski patriota, miłośnik żołnierzy wyklętych. Dlaczego mówimy o jego matce? Bo to, że ktoś ma matkę Rosjankę, to oczywiście nie jest żadne obciążenie. I to, że to ukrywa w Polsce, no są powody, żeby wstydzić się związków z Rosją. Aczkolwiek człowiek pełniący tak ważną rolę przy rządzie nie powinien raczej mieć tajemnic.
Ale tak się składa, że Hirsch działał w wielu różnych biznesach, natomiast jego matka po przyjeździe do Polski była nauczycielką. Nic nie wiadomo o jej działalności biznesowej, a jednak poproszę o skan numer 34. Figuruje jako właścicielka firmy przemysłowo-handlowej, czy też handlowo-przemysłowej, handlującej artykułami przemysłowymi. Nikt ze znajomych Galiny Sincowej Hirsch, z którymi rozmawiałem, nie zauważył, żeby ona taką działalność powodowała. Pojawia się podejrzenie, że była słupem dla kogoś, a ze względu na biznesowe związki jej syna, pojawia się podejrzenie, że była słupem dla syna lub dla kogoś z kręgu jej syna. Tu należy dodać, ze względu na to, że Galina Sincowa-Hirsch jest nie tylko matką, ale najwyraźniej była też czymś w rodzaju partnera biznesowego dla swojego syna, partnerki biznesowej, czy też pseudopartnerki. Należy dodać, że Galina Sincowa-Hirsch najwyraźniej nie odcięła się od stalinowskiej przeszłości swojej rodziny, stalinowskiej i komunistycznej. Na portalu Odnokłasniki.ru zamieszcza materiały wychwalające czasy sowieckie. Poproszę o ostatni skan już dzisiaj. To jest skan numer 35. To jest materiał, który zamieściła Galina Sincowa-Hirsch, wychwalający dyktatora sowieckiego Breżniewa i jego epokę. Tu jest nazywana ta epoka złotą epoką, no bo tutaj pisze Galina Sincowa-Hirsch, że dolar kosztował 80 kopiejek, że chleb był tani. No chleb był tani, ale trudno go było kupić, bo sklepy były puste, a jak ktoś próbował kupić dolara, to mógł trafić do obozu koncentracyjnego za to. Taka to była złota epoka Breżniewa, którą wychwala Galina Sincowa-Hirsch. Mówimy o tym, bo najwyraźniej więzi, które łączą z nią Dymitra Hirscha, są nie tylko rodzinne i dlatego, że to nam trochę mówi o tym, w jakim środowisku się wychował zaufany tajny doradca ministra Dworczyka. I mamy obowiązek takie relacje i zależności badać w momencie, w którym minister Dworczyk i jego rząd realizują politykę antyzachodnią, korzystną dla Kremla, niekorzystną dla Polski i dla Zachodu. Aczkolwiek trzeba pamiętać, nawet w obecnej sytuacji, gdy wielu Rosjan dokonuje strasznych zbrodni, że samo w sobie rosyjskie pochodzenie oczywiście nie jest żadnym obciążeniem. Porozmawiamy o Piotrze Wawrzyku. Powiem tutaj od razu, że no chyba nie muszę streszczać afery wizowej, wszyscy wiemy, o co chodzi. Wawrzyk ze swoimi współpracownikami oficjalnymi i nieoficjalnymi stworzył system polegający na tym, że ludzie z różnych krajów zupełnie niesprawdzeni mogli wjeżdżać do Polski, przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, a nawet do Stanów Zjednoczonych przez Meksyk. I pomocnicy Wawrzyka naciskali na dyplomatów, żeby nie sprawdzano tych ludzi, żeby nawet nie sprawdzano ich pod kątem karalności. To jest dla mnie największy horror tej afery, bo tutaj wiele osób się koncentruje na korupcji, że łamali przepisy i zarabiali kasę. Inni się koncentrują na obłudzie, że PiS straszy nas migrantami, a sam ich sprowadza. To jest wątek bardzo ważny skądinąd, bo PiS chce, żeby w Polsce narastała ksenofobia, nienawiść do obcych, bo im bardziej my obcych nienawidzimy, tym bardziej, tym dalsi jesteśmy Zachodowi, zachodnim wartościom, takim jak tolerancja i otwartość, tym bliżej jesteśmy Rosji, w której nienawiść do obcych jest jakby podstawową zasadą państwa i jest wpajana narodowi jako podstawa jego kultury. Wprawdzie Rosja się tam putinowska chlubi, że prawdzie, że ma swoich Żydów, muzułmanów i tak dalej, ale oni wszyscy muszą grzecznie kłaniać się Putinowi i razem z nim nienawidzieć Zachodu.
tego się od nich wymaga, bo wtedy, tylko wtedy władza ich głaszcze po głowie, albo przynajmniej tylko wtedy władza ich po tej głowie nie bije, tego wielkiego obcego, tego podstawowego obcego, którego Rosja nienawidzi, czyli Zachodu, ludzi Zachodu, tego obcego się nienawidzi tam coraz bardziej i się wmawia im, wmawia się Rosjanom, że ludzie Zachodu to pedofile, sataniści, naziści. No mniej więcej te same rzeczy im się na temat Zachodu wmawia, które w Polsce Kaczyński wmawia, które w Polsce Kaczyński wmawia Polakom. Więc ten aspekt, sprowadzanie imigrantów po to, żeby na nich szczuć, po to, żeby rozkręcać w Polsce histerię i nienawiść wobec obcych, nienawiść, którą później będzie można też skierować przeciwko Ukraińcom, żeby jeszcze bardziej Polskę oddalić od Ukrainy, nienawiść, którą będzie można skierować też przeciwko ludziom Zachodu, no bo jak kiedy ksenofobia się rozpala, to przekracza wszelkie granice, nie da się, nie utrzymuje się jej w jakichś ryzach, bo ksenofobia nie jest racjonalna, nie daje się wytyczyć takich granic, prawda, że będziesz nienawidzić tylko tych i tych. Jak się zaczyna nienawidzieć jednych obcych, to to łatwo potem przechodzi na drugich. Jak wiadomo, emocje nie są czymś, co można logicznie ograniczyć, czemu można nałożyć jakieś, nie są czymś, co można ograniczyć jakąś formułką. Więc ten wątek jest ważny, ale dla mnie tutaj najbardziej przerażające jest to, że do Polski, do Unii Europejskiej, a nawet do Stanów Zjednoczonych wpuszczano ludzi zupełnie niesprawdzonych, więc i tutaj jedno i drugie, jak łatwo się można domyśleć, jest z korzyścią dla Rosji. Z jednej strony tu się rozpala w nas ksenofobię, która zbliża nas do Rosjan, a oddala nas od naszych sojuszników z Zachodu. Z drugiej strony można do Polski wprowadzić szpiegów, do Polski, do Unii Europejskiej, a nawet do Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim tworząc taki kanał przerzutowy nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych, to jest temat, na który Amerykanie są niezwykle uczuleni, tworząc taki kanał, odpycha się Polskę jeszcze bardziej od Stanów Zjednoczonych. Robiąc coś takiego, autorzy tego przekrętu, tego kanału przerzutowego, poniekąd pomagają Polsce jeszcze bardziej skłócić się z Amerykanami. Pomagają pisowskiej Polsce oczywiście, no bo to ona jest skłócona, no ale niestety to ona jest w tej chwili międzynarodową twarzą Polski, bo to pisowcy rządzą. Więc autorzy tego przekrętu pomagają odpychać Polskę od całego Zachodu, nie tylko od Unii Europejskiej, również od Stanów Zjednoczonych. Dlatego trzeba się autorom tego przekrętu bardzo dokładnie przyjrzeć. Przede wszystkim oczywiście Piotrowi Wawrzykowi i jego głównemu pomagierowi, pomocnikowi, którym był Edgar Kobos. Poproszę tutaj o pierwszy skan przygotowany na dziś. To są właśnie oni, po lewej Edgar Kobos, po prawej Piotr Wawrzyk. Mówię Edgar Kobos, nie Edgar K., ponieważ w mediach powszechnie to nazwisko jest używane, jest też dostępne w publicznych źródłach, w Krajowym Rejestrze Sądowym. No i pan Edgar K., z tego co słyszymy, chociaż jest podejrzany o przestępstwo, to stał się informatorem pisowskich służb i prokuratury, więc raczej prawdopodobnie tutaj żadna krzywda mu się nie stanie i nie należy go traktować jak potencjalną ofiarę. To są właśnie oni, po lewej Edgar Kobos, po prawej Piotr Wawrzyk. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie dokładnie przypomnieli. Onet tutaj mówi, że Edgar K., zatrzymany w kwietniu w związku z aferą wizową, ma nagrania swoich rozmów z co najmniej dwoma politykami rządu. Podaje gazeta, Onet to podaje za Gazetą Wyborczą. 25-latek miał wymienić nazwisko Piotra Wawrzyka oraz jednego z byłych ministrów, współpracownika Mateusza Morawieckiego. Najwyraźniej pan Kobos, pan K. się zabezpieczył na wypadek wpadki, zrobił sobie nagrania, którymi teraz może szantażować być może nie tylko tych ludzi, których nagrał, ale cały obóz rządzący, na wypadek gdyby ten obóz rządzący jednak chciał go surowiej potraktować. No i jak wiemy, w Polsce nagrania dokonywane w Polsce, polskie nagrania, często są dokonywane przez Rosjan albo wyciekają
do Rosji. I ja tutaj jestem bardzo ciekaw, kto jeszcze oprócz pana Kobosa może te nagrania mieć. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, jak Onet opisuje, co robił Edgar Kobos, a dokładnie opisuje początki jego kariery. Piszą, że Kobos pochodzi ze Świętokrzyskiego, skąd Wawrzyk jest posłem. Ja to sprawdziłem w Księgach Wieczystych. Tak, Kobos pochodzi ze Świętokrzyskiego i to akurat z tego kawałka województwa, z którego pochodzi też rodzina Piotra Wawrzyka. Związane z Kobosem prawicowe organizacje są dotowane milionami złotych przez rząd, pisowski rząd, pisze Onet. No i pisze, że Kobos został przez MSZ wybrany na młodzieżowego delegata do Organizacji Narodów Zjednoczonych. No to pięknie, żeśmy naszą młodzież w ONZ-cie zareklamowali przy pomocy takiego wysłannika. I Kobos w tym przekręcie, w tej całej wizowej aferze pełnił rolę dość niezwykłą, ponieważ on jako, można powiedzieć, prywatny współpracownik ministra Wawrzyka, zatem zupełnie nieoficjalnie, bezprawnie ingerował w działalność dyplomacji, naciskając na dyplomację, żeby przepuszczać ludzi, żeby wpuszczać ludzi, którzy kupili sobie wizę bez sprawdzania ich. To jest niesłychane, że ktoś, kto nie ma żadnego stanowiska ani dyplomatycznego, ani rządowego, robi coś takiego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Kobos zaczął karierę jako członek i wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, czyli jako młodociany doradca ministry Anny Zalewskiej, tej, która niszczyła edukację, zanim zaczął ją niszczyć Czarnek. Ona niszczyła edukację organizacyjnie, a jak już ją zniszczyła organizacyjnie, to przyszedł Czarnek, żeby ją niszczyć również ideologicznie. I prawdopodobnie w ten sposób Edgar Kobos się wcisnął do rządowych gremiów przy pomocy Anny Zalewskiej, aczkolwiek nie można wykluczyć, że już od samego początku za jego plecami stał Wawrzyk, ze względu na to, że Kobos wywodzi się z regionu Wawrzyka, z rodzinnych stron Piotra Wawrzyka. Poproszę o kolejny skan. Tutaj znowu widzimy obu panów jeszcze w maseczkach. To był szczyt pandemii, lipiec 2021 roku. Czytamy tutaj, że Edgar Kobos pochodzi z gminy Łubnice i że z tej gminy Łubnice trafił do Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ja sprawdziłem rodzinę Kobosów z Łubnic. To są, sprawdziłem ich w Księgach Wieczystych, w rejestrach działalności gospodarczej, w ogłoszeniach gminnych o udzielanych zapomogach. Nie jest to rodzina bogata i wpływowa, więc tutaj łatwo przypuścić, że ten człowiek akurat z okolicy, który poszedł w górę, Piotr Wawrzyk, pociągnął za sobą Kobosa. Niemniej pan Kobos musi mieć jakieś wyjątkowe talenty, skoro bez kapitału społecznego, bez zaplecza zaszedł tak wysoko i okazał się tak obrotny. No, zdarzają się ludzie utalentowani na wsi. Mamy Janków muzykantów, no i jak widać mamy też Janków aferantów, chciałoby się powiedzieć, uzdolnionych bardzo, ale w niewłaściwym kierunku. Więc albo pan Kobos jest takim Jankiem muzykantem zła, albo pan Kobos został już w młodym wieku jakoś szczególnie dobrze przetrenowany. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z brytyjskiego rejestru firm, gdzie czytamy, że pan Kobos, widzimy jego nazwisko w samym środku skanu napisane na niebiesko i podkreślone, założył firmę Mutuary Limited w północnej Irlandii, aczkolwiek jako adres swój korespondencyjny nie podał adresu irlandzkiego, nie podał adresu polskiego, podał adres w Londynie, Green Lanes 483 Londyn. Sprawdziłem, co jeszcze się
mieści pod tym adresem. Poproszę o kolejny skan. Mieści się tam między innymi firma Diadema Investment, którą właśnie widzimy. To jest skan z serwisu Offshore Leaks, z serwisu mówiącego o firmach działających w rajach podatkowych. I z tą firmą Diadema Investment są związane firmy Omiral i Ecofinancial, Omiral Trading i Ecofinancial, które są udziałowcami w firmie Diadema. Dlaczego o tym mówię? Poproszę o kolejny skan. Ponieważ firma Omiral Trading działa w Rosji, w Moskwie, przy armiańskim Pierełku. Poproszę o kolejny skan. I również druga firma, Ecofinancial, działa w Rosji, w Moskwie, przy armiańskim Pierełku. No i tu można oczywiście powiedzieć, że pełno jest w Londynie, jak zresztą już teraz i w Warszawie, takich dziupli, które się nazywa wirtualnymi biurami, gdzie różni ludzie, jedni niezamożni, inni podejrzani, zakładają sobie swoje firmy i firmy, które się składają tak naprawdę tylko ze skrzynki pocztowej. Więc to, że pod tym samym adresem pan Kobos odbiera korespondencję, ta podejrzana należąca do Rosjan firma, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że pan Kobos jest związany z Rosjanami. Niemniej należało to odnotować ze względu na to, czego się dowiemy za chwilę. Poproszę o kolejny skan. Proszę Państwa, to jest skan fragmentu strony z serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie czytamy, że pan Kobos zarządzał organizacją o nazwie Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej i pan Kobos wszedł do zarządu tej organizacji tego samego dnia, co Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes zarządu. To znaczy, że razem tam sobie weszli i razem sobie tą organizacją zarządzali. Zarówno pan Kwaśniewski, jak i pan Kobos razem do spółki zarządzali tym związkiem. A kiedy się przyjrzeć, co to za związek, to okazuje się, że ten związek, Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, to jest związek, do którego należą przeważnie organizacje antyzachodnie i ultraprawicowe. A kim jest Jerzy Kwaśniewski, kolega Kobosa z zarządu tego związku, który jest jakby taką, no jakby to powiedzieć, super ośmiornicą ponad mniejszymi ośmiornicami antyzachodnimi i ultraprawicowymi? Pan Jerzy Kwaśniewski to wieloletni prezes, obecnie wiceprezes słynnej antyzachodniej, antykobiecej, antygejowskiej i antywolnościowej organizacji Ordo Iuris, której założyciele współdziałali ze skrajnie prawicowymi międzynarodówkami Światowy Kongres Rodzin i Agenda Europe, finansowanymi przez kremlowskich oligarchów, przez Władimira Jakunina, przyjaciela Putina, byłego KGBistę, i przez Konstantina Małofiejewa, który finansował też napaść Putina na Ukrainę. Wszystko to zostało dokładnie opisane najpierw przez Klementynę Suchanow w książce To jest wojna, a potem jeszcze dokładniej przez Klementynę Suchanow i przeze mnie w artykule, który wciąż jest dostępny w serwisie newsweek.pl. W wersji skróconej ukazał się także na papierze. Kto chce sobie odświeżyć informacje o związkach Ordo Iuris z Kremlem, tego gorąco zachęcam, żeby sobie ten artykuł Newsweeka przeczytał. Ale na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy znowu fragment strony serwisu rejestr.io. Tym razem to jest strona dotycząca Fundacji Służba Niepodległej, tak się ładnie nazywa ta fundacja. I prezesem zarządu przez rok tej organizacji był Edgar Kobos. A kto zasiada w radzie fundacji, kto ją nadzoruje jako członek rady fundacji? Niejaki Mateusz Luśnia. Wielu z Państwa to nazwisko może
brzmieć nieobco. Luśnia, wielu z was może to nazwisko pamiętać i nie jest to przypadkowa zbieżność nazwisk. Tropy znowu wiodą w stronę Rosji. Poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że Mateusz Luśnia, ten sam Mateusz Luśnia, którego tutaj widzimy jako członka Rady Fundacji Służba Niepodległej, jest też członkiem Rady Nadzorczej firmy packagingowej, czyli produkującej opakowania farmaceutyczne w tym przypadku. Jest członkiem Rady Nadzorczej dużej firmy Intrograf Lublin. A do kogo należy ta firma? Poproszę o kolejny skan. No, ta firma należy do milionera Roberta Jerzego Luśni. To jest ojciec Mateusza Luśni. Mateusz Luśnia zasiada w Radzie Nadzorczej firmy razem z tatą, więc jest nie tylko jego synem, jest także jego partnerem biznesowym. A kim jest pan Luśnia? Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy pana Luśnię, jak rozmawia z Konradem Rękasem, wiceszefem i współzałożycielem jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, której przywódcą był Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. To jest wywiad, jaki Rękas zrobił z Luśnią. Panowie piją sobie z dzióbków, Rękas wychwala Luśnię, a Luśnia opluwa Ukrainę. Wywiad został zrobiony w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo chwilę wcześniej. I tak się składa, że Luśnia jest jednym z bohaterów tej książki, ponieważ Luśnia przez 30 lat był bliskim współpracownikiem i towarzyszem Antoniego Macierewicza, niekiedy też sponsorem, niekiedy też sponsorował Antoniego Macierewicza. Poproszę o kolejny skan. To są właśnie fragmenty z książki Macierewicz, jego tajemnice, gdzie Luśnia jest dokładnie opisany. Tutaj mamy takie małe podsumowanie z tej książki. Wcześniej w książce jest to opisane bardziej szczegółowo, znacznie bardziej. A podsumowanie mówi tak. Luśnia był konfidentem komunistycznych służb specjalnych. Jego oficer prowadzący Józef Nadworski był powiązany z siatką sowieckiego wywiadu GRU w Polsce. Luśnia utrzymuje przyjazne stosunki z Konradem Rękasem, wiceprzewodniczącym prokremlowskiej partii Zmiana, której szef Mateusz Piskorski został aresztowany jako podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Macierewicz znał kompromitujące fakty na temat Luśni najpóźniej od 1992 roku. Niemniej współpracował z Luśnią politycznie i biznesowo, kontaktował się z nim nawet wtedy, gdyby esbecka przeszłość Luśni była publicznie znana. W swoich partiach Macierewicz traktował Luśnię jako człowieka od gospodarki i w 1992 roku Antoni Macierewicz i jego prawa ręka Piotr Naimski, ówczesny szef służb specjalnych, chcieli z Luśni zrobić agenta wywiadu gospodarczego, funkcjonariusza wywiadu. Chcieli, żeby Luśnia tworzył taki specjalny wywiad gospodarczy, funkcjonujący równolegle do normalnych struktur ówczesnych służb specjalnych Wolnej Polski. No więc takie znajomości ma młody współpracownik Piotra Wawrzyka, Edgar Kobos. Czy na tym koniec? No na tym nie koniec. Zanim przejdziemy do samego Piotra Wawrzyka, przyjrzyjmy się jeszcze jednemu z wielu podejrzanych powiązań Edgara Kobosa. Poproszę o kolejny skan. To znowu jest fragment strony z serwisu Rejestr IO dotyczącej Fundacji Służba Niepodległej. Widzimy tutaj, że Edgar Kobos był prezesem zarządu tej fundacji, a u jego boku wiceprezesem był niejaki Oskar Kochman. Kim jest Oskar Kochman? Poproszę o kolejny skan. To działacz antyzachodniego, skrajnie nacjonalistycznego ruchu narodowego. Widzimy go tutaj właśnie, pana Kochmana, na tle logo swojej organizacji. Poproszę o kolejny skan. Nawet teraz, po napaści Putina na Ukrainę, pan Kochman promuje takie treści na swoim Twitterze. Inny użytkownik napisał: po półtora roku ukraińska flaga znika z Sejmu. W końcu, ale lepiej późno niż wcale. I pan Kochman podaje dalej, udostępnia na Twitterze taki
przekaz. Czasami, kiedy pan Kochman jest, nie wiem, w dobrym humorze albo chce dla niepoznaki powiedzieć coś antyrosyjskiego, to na przykład pozwala sobie na takiego tweeta, poproszę o kolejny skan, pozwala sobie na takiego tweeta, czytam: na dziś musimy Ukrainie pomóc wygrać wojnę z Rosją, bo to w naszym interesie, ale nie ma mowy o budowaniu jakiejkolwiek wspólnoty z Ukrainą, bo mamy odmienny system wartości. No nie wątpię, że Ukraińcy walczący o wolność i o inne zachodnie wartości mają odmienny system w głowie niż pan Oskar Kochman. Pan Oskar Kochman tutaj się próbował troszeczkę od Rosji zdystansować, niemniej na Twitterze lansuje również, poproszę o kolejny skan, lansuje portal Rynek Wschodni, portal związany z antyukraińskim serwisem kresy.pl. Tutaj Rynek Wschodni pisze o sobie tak ładnie, neutralnie: cześć, jesteśmy serwisem internetowym dostarczającym wiadomości gospodarczych, finansowych i biznesowych z Rosji, Europy Wschodniej. No, przyjrzałem się portalowi Rynek Wschodni, poproszę o kolejny skan. Tutaj taki, macie małą próbkę tego, co serwuje Rynek Wschodni, na przykład wrzucają tweeta o treści: nie ma wystarczających dowodów na ludobójstwo w Ukrainie. Albo mamy nagłówek już na samej stronie tego Rynku Wschodniego, nie na Twitterze, już na samym portalu mamy nagłówek: Rosja wróciła do pierwszej dziesiątki największych gospodarek świata. I przy tym pierwszym obwieszczeniu, że nie ma dowodów na ludobójstwo w Ukrainie, no, Rynek Wschodni powołał się jeszcze na ONZ, ale tutaj informując, że Rosja wróciła do pierwszej dziesiątki największych gospodarek świata, portal powołuje się na kremlowską agencję propagandową RIA Nowosti, która jest tubą propagandową, czyli jakby kanałem kłamstw, wykrętów, półprawd i przekłamań, za pomocą których Putin chce nam robić wodę z mózgu. I na dole mamy jeszcze jeden tweet, bardzo ciekawy. Rynek Wschodni pisze, że Frontex, czyli agencja, która zajmuje się ochroną granic Unii Europejskiej, Frontex spodziewa się napływu nielegalnej broni z Ukrainy do Polski, czyli tutaj jesteśmy straszeni, prawda, że tam na Ukrainie jest broń i ona trafi do Polski, bo nasza granica jest najwyraźniej zbyt dla Ukraińców otwarta. I na kogo się tutaj powołuje portal Rynek Wschodni? Na pierwszy rzut oka powołuje się na Frontex, ale jak zajrzymy niżej, to widzimy, że powołuje się na antyukraiński serwis kresy.pl, który od lat szczuje Polaków na Ukraińców. Skąd się wziął pan Oskar Kochman, z którym współpracował Edgar Kobos, pomocnik Piotra Wawrzyka w aferze wizowej? Portal rzeszów.news.pl jakiś czas temu podał, że Oskar Kochman został szefem ruchu narodowego w województwie podkarpackim. No, ale to już wiemy, że Oskar Kochman się wywodzi z ruchu narodowego. Natomiast drugie zdanie, które tutaj widzimy, jest ciekawsze, bo wnosi coś nowego. Czytamy tutaj, że w przeszłości Oskar Kochman był asystentem obecnego posła Solidarnej Polski Mieczysława Golby. Jak wiemy, minister Ziobro, szef Solidarnej Polski, obecnie suwerennej Polski, bronił Wawrzyka w Telewizji Polskiej kilka dni temu. Informatorzy mówią o bliskich związkach między Wawrzykiem a Ziobrą. No a tutaj widzimy, że ultranacjonalista, z którym współdziałał pomagier Wawrzyka, ten ultranacjonalista, że tak powiem, wychynął spod skrzydeł ziobrowskiego polityka Mieczysława Golby. Kim jest Mieczysław Golba? Poproszę o kolejny skan. Mieczysław Golba jest kolejnym bohaterem antyukraińskiego portalu kresy.pl. Tutaj mamy artykuł z marca 2015 roku, gdzie poseł Golba z Solidarnej Polski, ziobrowski poseł Golba, jest lansowany jako ten, który pyta Ministerstwo Spraw Zagranicznych o stanowisko w sprawie imprezy w Kijowie, gdzie serwowano danie o nazwie Rzeź Wołyńska.
I wiecie, kiedy ja to przeczytałem, ja jestem proukraiński stuprocentowo. To trudno chyba o kogoś bardziej proukraińskiego niż ja. Ale kiedy ja to przeczytałem, to włosy mi stanęły na głowie i pomyślałem sobie, nie myślałem o pośle Golbie, pomyślałem sobie, gdzie się znalazł taki, i tutaj sukinsyn, powiem, żeby nie użyć gorszych słów, gdzie jest ten ukraiński sukinsyn, który zaserwował danie rzeź wołyńska. No coś takiego sprawia, że włosy się jeżą na głowie i nóż się otwiera w kieszeni. No i zapomniałem o pośle Golbie, zapomniałem o dochodzeniu, które prowadzę, rzuciłem się szukać tego Ukraińca, który zrobił coś takiego. No ale na szczęście dość szybko trafiłem na stronę portalu, który bada fake newsy, portal fakenews.pl, poproszę o kolejny skan. I tu przeczytałem, że Ukraińcy nie podawali dania o nazwie rzeź wołyńska, ani o innych dań o potwornych nazwach. To wydarzenie, podczas którego podawane takie dania, zostało zorganizowane przez rosyjską polityczkę Jelenę Wasiliewę, czyli to pokazuje, jak znakomicie działa rosyjska propaganda, bo kiedy widzimy coś takiego, to przestajemy myśleć. Przestajemy myśleć. Nie pojawia się myśl, a może to Rosjanie, tylko myślimy, co to za ukraiński sukinsyn zrobił. Ja też tak pomyślałem. I bardzo się cieszę, że trafiłem na to, bo to pokazuje, jak doskonale Rosjanie nas znają i wiedzą, jak sprawić, żebyśmy się na Ukraińców rzucili, żebyśmy wrócili do nienawiści, która kiedyś dzieliła nasze narody. Jak nas należy prowokować. No ale poseł Mieczysław Golba nie jest internautą, który nagle coś takiego zobaczył i podał dalej. On stworzył interpelację. Czyli on musiał się poinformować. Nie wierzę w to, że on uległ impulsowi. Impuls trwa chwilę. Ja uległem impulsowi, ale po chwili zacząłem szukać. Poseł, który jest osobą publiczną i nie chce się skompromitować, też zapewne szuka i bada. Kiedy dowiaduje się czegoś szokującego, to chce sprawdzić, czy to jest prawda. Nie wierzę w to, żeby poseł Golba nie sprawdził. A jednak mimo to złożył interpelację. Najwyraźniej uznał, że ta ruska dezinformacja, ta ruska prowokacja jest tak dobrze zrobiona, że należy ją nagłaśniać, mimo że tutaj jest ryzyko, że ktoś odkryje, że to jest jednak rosyjska prowokacja. I więc spod skrzydeł takiego posła wyszedł pan Kochman, narodowiec, który współpracuje z Edgarem Kobosem, pomagierem Piotra Wawrzyka przy aferze wizowej, pomocnikiem Wawrzyka, pomocnikiem, który ma, jak widzieliśmy wcześniej, wiele innych powiązań ze środowiskami prorosyjskimi i po prostu rosyjskimi, jak widzieliśmy przed chwilą. No dobrze, a tyle o Kochmanie, tyle o słynnym Edgarze Kobosie. Przejdźmy do samego Piotra Wawrzyka. No tak się składa, że oprócz Kobosa, Piotr Wawrzyk też ma bardzo ciekawych znajomych na Facebooku. Ja nie będę tu wszystkich w tej chwili cytował, ale takiego znajomego ma Piotr Wawrzyk, który się nazywa Marcin Hałaś. Kim jest Marcin Hałaś? Poproszę o kolejny skan. Marcin Hałaś zaczynał jako działacz Stowarzyszenia PAX, czy Stowarzyszenia Komunistycznych Katolików, katolików popierających reżim komunistyczny. To stowarzyszenie stworzyli byli przedwojenni polscy faszyści pod wodzą Bolesława Piaseckiego, agenta sowieckich, a potem PRL-owskich służb specjalnych. Pan Hałaś w latach 96-2003 był redaktorem naczelnym Życia Bytomskiego, gazety, która lansowała między innymi włoską spółkę Difrabi, spółkę założoną przez Camorrę, czyli przez mafię neapolitańską. Ta spółka sponsorowała ludzi Jarosława Kaczyńskiego,
ta spółka tworzyła nielegalne wysypiska śmieci i ta spółka też miała swoje mafijne powiązania z Rosją. I najciekawsza rzecz, pan Hałaś w 2013 roku otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na teren Ukrainy za publikację książki pod tytułem Oddajcie nam Lwów. To widać na dole skanu, który widzimy. Poproszę o kolejny skan. To jest powiększenie tych słów, tego trzech ostatnich zdań, które były na dole poprzedniego skanu. W 2013 roku otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na teren Ukrainy za publikację książki Oddajcie nam Lwów. No tu ktoś może sobie powiedzieć, że znajomości facebookowe, no ja też mam różnych znajomych na Facebooku i nie do końca wiem, co oni wszyscy robią. No nie, ale polityk jest osobą publiczną, nawet na swoim prywatnym Facebooku, jeśli ten prywatne konto jest publicznie udostępnione i każdy może zobaczyć znajomych polityka. Trzymając sobie kogoś takiego na swoim Facebooku jako znajomego, na swoim profilu facebookowym, Piotr Wawrzyk składa deklarację, deklarację taką, że dla mnie pan Hałaś jest ok. Żebyśmy tutaj, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości i myśli, że może jednak w jakiś tam sposób pan Hałaś jest ok, to poproszę o kolejny skan, żeby te wątpliwości rozwiać. Tutaj mamy kilka tweetów pana Hałasia. Pan Hałaś pisze, w każdej spornej sprawie Ukraina potraktuje Polskę tak, jak traktuje od lat w kwestii ekshumacji Wołyńskich. Potem pan Hałaś pyta, kiedy do Lwowa i Kijowa pojedzie pociąg przypominający o pacyfikacji Huty Pieniackiej albo zagładzie Janowej Doliny. Chodzi tutaj o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej z czasów II wojny światowej, sprzed ponad 70 lat. Potem pan Hałaś pisze, że dla dużej części polskich, pożal się Boże, elit, od wypowiadania prawdy ważniejsze jest mityczne poszanowanie ukraińskiej wrażliwości, także za cenę ranienia wrażliwości polskiej. To jest bardzo ciekawy tweet, bo co znaczy takie wrażenie mityczne poszanowanie ukraińskiej wrażliwości? Jeśli ono jest mityczne, to znaczy, że nie istnieje coś takiego jak poszanowanie ukraińskiej wrażliwości. To znaczy, że nie, Ukraińcy nie mają czegoś takiego jak wrażliwość, którą należałoby szanować. To jest bardzo ciekawe, jak przy pomocy takiego pokrętnego zdania pan Hałaś sączy tutaj najobrzydliwszy jad nienawiści i pogardy. Pan Hałaś też często się wypowiada krytycznie o rządzie PiS, o premierze Morawieckim, ale kiedy premier Morawiecki zrobił swoją antyukraińską prowokację, to pan Hałaś poniekąd go w tym wsparł. Poproszę o kolejny skan. Przypominam tę antyukraińską prowokację Morawieckiego. Morawiecki pojechał i na miejsce jednego, na miejsce zbrodni sprzed ponad 70 lat na Ukrainie, bez świty widocznej przynajmniej, bez eskorty widocznej na zdjęciu, w towarzystwie tylko jednego człowieka, wbił krzyż z patyków i wkopał go w ziemię, pokazując w ten sposób całej Polsce, że uwaga, patrzcie, na Ukrainie nasi zmarli nie mogą liczyć na żadne godne upamiętnienie, wręcz przeciwnie, nawet ja, premier, muszę chyłkiem się przemykać i zbijać jakiś biedny krzyż z patyków, żeby go ukradkiem wbić na tej nieludzkiej ziemi, która tak bardzo nas nienawidzi, że nie pozwala uhonorować naszych zmarłych. I tutaj pan Marcin Hałaś na Twitterze postarał się podbić efekt tej prowokacji, pisząc, dobrze, że Morawieckiego jakiś Ukrainiec z widłami nie pogonił, że mu pole depta. I kończąc już z panem Hałasiem, poproszę o kolejny skan. Pan Hałaś udostępnił, podał dalej tweeta innego użytkownika, Twittera, użytkownika, który napisał, że polski premier biega po polu z prowizorycznym krzyżem, chociaż jest w ultra zaprzyjaźnionym kraju, bo ultra przyjaciele jeszcze nie dojrzeli, to o Ukraińcach, a natomiast we wrogim kraju, w Rosji, polski ambasador może złożyć kwiaty w Katyniu. No, wniosek z tego prosty, najwyraźniej ta Rosja nie taka wroga, a ci Ukraińcy to straszliwi wrogowie. Takie treści tutaj nam sączy pan Hałaś, znajomy Piotra Wawrzyka z
z Facebooka. Może powiecie, że za dużo czasu poświęcam znajomości facebookowej. Proszę bardzo. Znajomy facebookowy znajomym facebookowym, ale proszę Państwa, co powiecie o tym, że polityk ma, jakby to nazwać, kryptożonę? Ma żonę, o której nikt publicznie nic nie wie i którą on się w ogóle nie chwali, z którą wziął ślub po cichu. Taką informację dostałem dzisiaj od informatora, który współpracował z Wawrzykiem i zna go dobrze. Sprawdziłem inne informacje podane przez tego informatora i udało mi się je potwierdzić, więc mam do pewnego stopnia zaufanie do tego informatora. Kim jest ta żona? Poproszę o kolejny skan. Informator twierdzi, że żoną Piotra Wawrzyka jest Monika Tyska. Monika Tyska, którą Piotr Wawrzyk też ma wśród znajomych, tak jak pana Hałasia. I jak zobaczymy na następnych skanach, poproszę o kolejny skan, Piotr Wawrzyk lajkuje zdjęcia, na których pani Monika Tyska się prezentuje jako przystojna patriotka. Poproszę o kolejny skan, tak? Ona sobie robi tam zdjęcia z flagą taką, inną, z kotwicą Polski Walczącej, a Piotr Wawrzyk to lajkuje. Niemniej nie piszą, że są w związku. Ciekawe dlaczego? No być może dlatego, że pani Tyska od wielu, wielu lat pracuje w spółkach kontrolowanych przez państwo, związanych przeważnie z rolnictwem, ale nie tylko. I być może ktoś tutaj mógłby pomyśleć, że mamy do czynienia z jakimś nepotyzmem. Każdy, kto zajrzy do Krajowego Rejestru Sądowego, się przekona, że mówię prawdę, że pani Tyska w takich właśnie spółkach pracuje, aczkolwiek pracowała w nich, mówi mój informator, zanim jeszcze poznała Piotra Wawrzyka. Informator mówi, że pani Tyska jest związana z menedżerami tych spółek, którzy przetrwali wszystkie rządy i podczas rząd, i zarządów pisowskich też mają się dobrze. Informator mówi, że część z tych menedżerów była związana z komunistycznymi służbami specjalnymi. Temu się przyjrzymy za chwilę, ale najpierw zobaczmy jeszcze, jakich z kolei znajomych na Facebooku ma pani Tyska, domniemana żona Piotra Wawrzyka. Poproszę o kolejny skan. Proszę bardzo. Znajomą, pani Tyska ukrywa swoich znajomych. Niemniej, przeglądając Facebooka, patrząc, kto ją lajkuje, można się zorientować, z kim ona się na Facebooku przyjaźni. I proszę Państwa, tutaj widzimy, że znajomą pani Tyskiej jest, o przepraszam, poszliśmy jeden skan za daleko, możemy się cofnąć, czy możemy się cofnąć o jeden skan do tyłu, bo pokazujemy skan numer 37, a powinniśmy pokazywać skan numer 36. Nie wiem, czy Marcin nie słyszy. Marcin mówi, że nie ma tego skanu. To ciekawe, bo go wysłałem. No, cóż, tutaj nie powinno być żadnej fuszerki, żadnej niedoróbki, zatem wysyłam właśnie mailem Marcinowi na adres realizacji ten skan, o którym mówimy. Proszę Państwa o chwilę cierpliwości. Proszę Państwa o chwilę cierpliwości, bo to jest bardzo ważne. Nie chcę, żeby tutaj ktoś pomyślał, że tutaj coś nie dopilnowałem albo że coś sobie zmyśliłem. Wysyłam skan numer 36. Musiał nam gdzieś się w WeTransferze zapodziać. Wysłałem do Marcina.
i pewnie to chwilkę nam zajmie, zanim dojdzie. Otóż, proszę Państwa, chodzi o to, ja teraz powiem, a za chwilę pokażemy skan, jak Marcin go dostanie. Proszę Państwa, chodzi o to, że Monika Tyska, która według informacji mojego informatora jest żoną Piotra Wawrzyka, żoną skrzętnie ukrywaną. Monika Tyska, o, tutaj się nam chyba dwa skany nałożyły na siebie, spróbujmy jeszcze raz wstawić. Monika Tyska, o, mamy to. Monika Tyska jest żoną, przepraszam, jest nie żoną, jest znajomą Ewy Bartosiewicz. A Ewa Bartosiewicz to wieloletnia żona Mateusza Piskorskiego, tego, o którym mówiliśmy, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Pani Bartosiewicz później rozstała się z Mateuszem Piskorskim, ale nadal go wspiera. Jak pamiętamy, niedawno pomogła mu zostać tłumaczem pani prezydentowej Agaty Dudy, co zaowocowało wielkim skandalem, że jawny zwolennik Kremla oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji tłumaczy rozmowę pani prezydentowej z ukraińskimi uchodźczyniami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten skandal, dobrze sobie odświeżyć. Tak jak mówił dzisiaj nasz rozmówca, tych skandali jest bardzo dużo i my ich nie pamiętamy przez to, ale jednak trzeba je pamiętać. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy Ewę Bartosiewicz z Mateuszem Piskorskim. To na wypadek, gdyby ktoś wątpił, no ale na temat związków Ewy Bartosiewicz z Piskorskim napisaliśmy z Radosławem Grucą duży artykuł, bardzo udokumentowany, do serwisu polityka.pl, też warto sobie przypomnieć. Mówiliśmy też o tym zresztą tutaj w Resecie Obywatelskim. No i no dobrze, no i poproszę o kolejny skan. Coś mamy tutaj chyba problem ze skanami, ponieważ mówi nam, a mamy problem z numeracją. Dobrze, to napisał mi Marcin, że nie mamy skanu numer 39. Nie przejmujmy się tym, pokażmy skan numer 40. O, bo przechodzimy, proszę Państwa, znowu do Krajowego Rejestru Sądowego. Będziemy tutaj weryfikować informacje podane przez mojego informatora, który mówił, że pani Ewa jest związana z ludźmi, których można by określić jako esbecki układ w spółkach kontrolowanych przez państwo, również przez państwo pisowskie, jeśli państwo pisowskie zasługuje na to, żeby je nazywać państwem oczywiście. Pani Monika Tyska, domniemana żona Piotra Wawrzyka, w latach 2010-2012 zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Elewar, kontrolowanej przez państwo. Kontrolowanej najpierw przez Agencję Rynku Rolnego, a potem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oba byty państwowe. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że prokurentem w tej samej spółce był niejaki Adam Rytelewski, a mój informator mówi, że pan Rytelewski był tam nie tylko prokurentem przez 2 lata, ale był w tej spółce bardzo ważny, w tej spółce i w powiązanych z nią innych spółkach, był taką szarą eminencją tej grupy państwowych spółek. No i tak się składa, że pana Rytelewskiego znajdujemy w Instytucie Pamięci Narodowej. Faktycznie znajdujemy go w Instytucie Pamięci Narodowej jako konfidenta, ale nie tylko konfidenta SB. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy, to jest fragment strony z archiwum cyfrowego, Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie czytamy, że Rytelewski Adam figuruje jako tajny współpracownik o pseudonimie Kora i czytamy, że został pozyskany do współpracy przez wojskową służbę wewnętrzną, czyli przez służby specjalne komunistycznej armii PRL, a potem przeszedł do olsztyńskiej SBC. No nie wiem, nie wiadomo dokładnie, czy potem, być może robił to równolegle. W każdym razie wynika z tego, że był
no, agentem niezwykłym, bo pracował i dla wojskowych, i dla cywilnych służb specjalnych PRL. Poproszę o kolejny skan. W tej samej spółce Elewar bardzo ważnym człowiekiem był Daniel Korona, który zasiadał w Radzie Nadzorczej, potem był prezesem, potem znowu był prezesem. I tak się składa, że Daniel Korona stał się bohaterem publikacji portalu farmer.pl. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z tego portalu, gdzie jego autorka, jeśli dobrze pamiętam, Marzena Pokora Kalinowska, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, pisze, przepraszam od razu, jeśli zniekształciłem, bo mówię z głowy, pisze, że pan Korona, że pan Korona składał propozycję Służbie Bezpieczeństwa, oferując jej swoje usługi jako konfidenta. I poproszę o kolejny skan. Portal farmer.pl napisał również, że Instytut Pamięci Narodowej chciał zlustrować menedżerów firmy Elewar, tej, w której działała Monika Tyska, domniemana żona Piotra Wawrzyka, bohatera głównego afery wizowej. Ale Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bronił się przed tym, twierdząc, że własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie jest własnością Skarbu Państwa i nie podlega ustawie lustracyjnej. A w tym samym czasie prezes Elewaru, pan Daniel Korona, żalił się w internecie, no, że on bardzo chciałby się zlustrować, ale niestety nie może się zlustrować, bo nie ma jak się zlustrować, chociaż każdy może pójść do sądu i poprosić, do sądu, do Instytutu Pamięci Narodowej i poprosić o autolustrację. I narzekał bardzo na to, że Instytut Pamięci Narodowej nie chce mu przyznać statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej, ponieważ część posiadanych przez IPN dokumentów dotyczących prezesa Elewaru spełnia kryteria dokumentów wytworzonych w ramach czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika organów bezpieczeństwa PRL. No więc jak widać, informacje naszego informatora się tutaj potwierdzają. To tyle o domniemanej żonie Piotra Wawrzyka, głównego bohatera afery wizowej. Przejdźmy do niego samego i do jego przeszłości. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że Wawrzyk miał taki dosyć szczególny epizod w swojej karierze jako naukowiec, ponieważ gdy się próbował doktoryzować, to napisał pracę doktorską i zarzucono mu plagiat. Zarzucono, jego studentka zarzuciła mu, że skopiował fragment jej pracy i Wawrzyk przerwał przewód doktorski i napisał nową pracę. Pisała o tym między innymi Wirtualna Polska. Niemniej nie został w żaden sposób ukarany, ponieważ władze uczelni powołały specjalną komisję. Na jej czele stanął profesor Tadeusz Mołdawa, który uznał, że fragment przepisany od studentki nie ma wartości naukowej, a tylko informacyjną, więc nie można mówić o plagiacie. Kim był Tadeusz Mołdawa, który pomógł Wawrzykowi zostać doktorem i uniknąć hańby? Tadeusz Mołdawa był uznanym uczonym, ale był też, poproszę o kolejny skan, był też komunistą, działaczem PZPR, wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR, czyli Komunistycznej Partii Rządzącej Polską przed 1989 rokiem, i był też oficerem Wojskowego Organu Bezpieczeństwa Państwa PRL.
To można o tym przeczytać w Wikipedii, ale można też o tym przeczytać w Instytucie Pamięci Narodowej. Tutaj na tym skanie, który widzimy na górze, mamy fragment Wikipedii, która to wszystko streszcza, a na dole mamy fragment strony z internetowego inwentarza Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie figuruje karta ewidencyjna żołnierza wojskowych organów bezpieczeństwa państwa, dotycząca podporucznika Tadeusza Mołdawy, urodzonego 26 listopada 1943 roku. No i tak się składa, że profesor Mołdawa też miał na imię Tadeusz i też urodził się 26 listopada 1943 roku. Poproszę o kolejny skan. Zapewne się zastanawiają Państwo, co robił Wawrzyk jako polityk, zanim trafił do PiS. Wielu z Państwa zapewne wie, że przedtem działał w Polskim Stronnictwie Ludowym i tak się składa, że jednym z jego najbliższych współpracowników i bliskich kolegów w Polskim Stronnictwie Ludowym był Mirosław Pawlak, nie mylić z Waldemarem Pawlakiem, to zupełnie inny Pawlak. Mirosław Pawlak, poseł ludowców z województwa świętokrzyskiego, czyli z tego województwa, z którego Wawrzyk się wywodzi. Gazeta Wyborcza cytowała posła Mirosława Pawlaka, który mówił, jak to Wawrzyk bardzo fajnie nam pomagał w pracach klubu, prawie codziennie się spotykaliśmy na kawce i rozmawialiśmy. No i tak się składa, poproszę o kolejny skan, że Mirosław Pawlak, ten bliski współpracownik Wawrzyka w PSL, został zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o pseudonimie Bill. I to w 1986 roku, kiedy no, trzeba było być zażartym zwolennikiem reżimu, żeby zostać tajnym współpracownikiem, no bo już wtedy ludzie czuli, że komunizm gnije i współpraca z nim ma coraz mniejszy sens, nawet z czysto lukratywnego, konformistycznego punktu widzenia. Niemniej Sąd Okręgowy w Kielcach uznał, że do współpracy Mirosława Pawlaka z SB nie doszło, ponieważ nie była to współpraca ustawiczna, świadoma, polegająca na regularnym zdobywaniu i przekazywaniu informacji. A dlaczego sąd tak uznał? Poproszę o kolejny skan. Ponieważ przed sądem zeznawali jeden za drugim SB-cy broniący Mirosława Pawlaka, kolegi Piotra Wawrzyka. Przy czym oni tu sobie sami trochę przeczyli, mówili, że Wawrzyk nie był tajnym że Pawlak nie był tajnym współpracownikiem, ale równocześnie też mówili, że nie dokonywali fikcyjnych rejestracji, więc nie umieli wyjaśnić, skąd się wziął w ich aktach nagle fikcyjny współpracownik Bill Mirosław Pawlak, jeśli był fikcyjny. Mówili, że być może szef, jeden z nich mówił, że na przykład być może szef mu dopisał tego konfidenta do akt, szef, z którym był skonfliktowany, że tutaj ktoś chciał może komuś zrobić świństwo, albo ktoś chciał się wykazać większą liczbą konfidentów, a z drugiej strony mówili, nie, myśmy nie rejestrowali fikcyjnych konfidentów, to niemożliwe. Poproszę o kolejny skan. To, co tutaj widzimy, to są właśnie artykuły portalu Echo Dnia, świętokrzyskiego portalu, który pisał o tej sprawie. I czytamy tutaj, że przede wszystkim bronił Mirosława Pawlaka, kolegi Wawrzyka, bronił Edmund Wojna, były wojewódzki inspektor działający w komunistycznej służbie bezpieczeństwa. To on mówił, on wprawdzie, kiedy w latach 80. skontrolował funkcjonariuszy świętokrzyskich, to znalazł tam Mirosława Pawlaka Billa jako konfidenta i potraktował go jako normalnego konfidenta. Nie uznał, że funkcjonariusze tutaj oszukują, że zarejestrowali sobie kogoś, kto nie był konfidentem. Natomiast w sądzie mówił, że analizując po latach dokumenty, to dochodzi do wniosku, że jednak tego Mirosława Pawlaka, kolegę Wawrzyka, zarejestrowano jako konfidenta
fikcyjnie. Więc tutaj pan Edmund Wojna wybronił kolegę Wawrzyka. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z internetowego katalogu Instytutu Pamięci Narodowej. Czytamy tutaj sobie o Edmundzie Wojnie, kim on był. Czytamy, jakie kursy przebył. No, był, jak widać, dość intensywnie szkolony przez SB, był ważnym funkcjonariuszem. W 1985 roku skończył kurs doskonalenia kadry kierowniczej w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, a potem, poproszę o kolejny skan, potem czytamy, że czytamy, czym się zajmował ten Edmund Wojna, który wybronił kolegę Wawrzyka, zarejestrowanego jako konfident Bill. Edmund Wojna służył przez długie, długie lata, od 75 do 83 roku w Wydziale IV. A Wydział IV zajmował się zaciekłą walką z Kościołem katolickim i innymi organizacjami wyznaniowymi. No, zaciekłą, bo Wydział IV mordował księży, ale Wydział IV hodował też księży konfidentów, więc dla niektórych księży był bardzo dobry. Wydział IV opiekował się między innymi Tadeuszem Rydzykiem, ale w Krakowie. Tymczasem pan Wojna, towarzysz Wojna, funkcjonariusz Edmund Wojna, który wybronił kolegę Wawrzyka. Funkcjonariusz Edmund Wojna służył w Wydziale IV w Bielsku Białej i musiał tam się niezwykle zasłużyć, bo potem skierowano go na szefa esbecji w Wadowicach, czyli w jednym z miejsc najbardziej znienawidzonych przez Wydział IV, walczący z Kościołem katolickim, skierowano go do miasta, w którym się urodził papież Jan Paweł II i gdzie wpływy katolicyzmu były zapewne jeszcze silniejsze niż w wielu innych miejscach w Polsce. Najwyraźniej uznali, że Edmund Wojna dobrze tutaj z Kościołem katolickim walczy, skoro go tam skierowali. Dla nas tutaj jeszcze interesujące jest to, że Wydział IV bardzo ściśle współpracował z komunistycznymi, z sowieckimi służbami specjalnymi KGB i kontaktował się z nimi często bez wiedzy najwyższego kierownictwa esbecji w Warszawie. No dobrze, to teraz przechodzimy do sprawy, można powiedzieć, najbardziej delikatnej, niemniej sprawy, którą też wypada poruszyć, bo mówimy o funkcjonariuszu, mówimy o urzędniku publicznym. Mówimy o Piotrze Wawrzyku, który no pełnił bardzo ważną funkcję, był wiceministrem spraw zagranicznych, został też wybrany do Sejmu, jest osobą publiczną i jest to człowiek, muszę powiedzieć, którego bardzo trudno prześwietlić, ponieważ jest to człowiek, którego życie w dużej mierze jest ukryte, mimo że jest osobą publiczną. Bardzo trudno było się czegoś dowiedzieć o jego życiu prywatnym. Gdyby nie ten informator, o którym mówiłem, to nie miałbym bladego pojęcia o tym, kim może być jego żona. Inni politycy nie zawsze się żonami chwalą ostentacyjnie, ale nie widziałem, żeby ukrywali swoje żony do tego stopnia, żeby one były, żeby aż tak trudno było cokolwiek się dowiedzieć, żeby aż tak trudno było zauważyć jakikolwiek związek między Moniką Tyską a Piotrem Wawrzykiem, tak jak było tutaj w tym przypadku. Rzadko się zdarza, żeby polityk aż tak ukrywał swoją żonę, żeby nie można było w żaden sposób stwierdzić, z kim on jest żonaty, względnie z kim ona jest zamężna, jeśli mówimy o polityczce. Nie widziałem, żeby polityk jakikolwiek tak ukrywał swojego współmałżonka. A dodatkowo jeszcze okazało się, że bardzo trudno jest ustalić, kim jest ojciec Piotra Wawrzyka. Niemniej w jakiejś mierze udało się również przybliżyć i do tego ustalenia. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy, to jest skan z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. Czytamy tutaj, że ojciec Piotra Wawrzyka ma lub miał na imię Henryk i w całym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
gdzie są, gdzie można znaleźć informacje dotyczące milionów obywateli z czasów PRL. W całym tym archiwum figuruje tylko jeden, Henryk Wawrzyk, który wiekowo i terytorialnie odpowiadałby, mógłby być ojcem Piotra Wawrzyka. Jest tylko jeden Henryk Wawrzyk, urodzony w 1945 roku, urodzony w Koniemłotach. Miejscowość o tej pięknej nazwie mieści się w województwie świętokrzyskim i akurat tam, skąd wywodzą się współpracownicy Piotra Wawrzyka. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Piotr Wawrzyk niejednokrotnie odwiedzał Koniemłoty, miejscowość bardzo niewielką i zazwyczaj no, odległą od wielkiej polityki. A jednak Piotr Wawrzyk przyjeżdżał do Koniemłotów, jak tutaj widzimy na tych skanach, które pokazuję, na stronie koniemłoty.pl czytamy, że przyjeżdżał wielokrotnie na uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci księdza Romana Kotlarza, który był tam charyzmatycznym duchownym w czasach PRL. Poszukałem w Krajowym Rejestrze Sądowym tego Henryka Wawrzyka z Koniemłotów. Poproszę o kolejny skan. I odnalazłem go. Okazało się, że Henryk Wawrzyk, urodzony 24 lutego 1945 roku, czyli to jest ta sama data urodzenia, którą widzieliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej, on był sekretarzem i członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Będomin jest daleko od Gór Świętokrzyskich, jest na Pomorzu Gdańskim. Niemniej ten sam Henryk Wawrzyk, poproszę o kolejny skan, na Facebooku mieszkający, muzealnik mieszkający w Będominie pisze o sobie, że jest z Kielc, że kiedyś mieszkał w Kielcach, a w Kielcach urodził się Piotr Wawrzyk. Zatem wszystko wskazuje na to, że to jest ojciec Piotra Wawrzyka. Informatorzy potwierdzają, że w pewnym momencie Henryk Wawrzyk zostawił rodzinę i zamieszkał gdzie indziej. I z kim Henryk Wawrzyk się w tym Będominie zadaje? Zadałem sobie takie pytanie ja. Z kim on czci hymn narodowy w tym swoim muzeum? Poproszę o kolejny skan. I okazało się, że że wiceprezesem i prezesem tego stowarzyszenia, którego sekretarzem i członkiem zarządu był Henryk Wawrzyk, prawdopodobny ojciec Piotra Wawrzyka, okazało się, że prezesem, wiceprezesem, a potem prezesem tego stowarzyszenia, czyli szefem prawdopodobnego ojca Henryka Wawrzyka, był Marian Sejda, pisany przez Y. Poproszę o kolejny skan. Marian Stanisław Sejda, tak dokładnie się nazywał. Urodzony 11 sierpnia 1956 roku. No i sprawdziłem, czy znajdę tego pana Sejdę z taką datą urodzenia w Instytucie Pamięci Narodowej. I znalazłem. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że Marian Sejda, z którym prawdopodobny ojciec Wawrzyka czci hymn narodowy Polski, to funkcjonariusz SB. Marian Sejda, syn Stanisława, urodzony 11 sierpnia 1956 roku. No, niezłe koło zatoczył Henryk Wawrzyk z Koniemłotów i z Kielc, trafiając do
już w wolnej Polsce trafiając na Pomorze Gdańskie, by tam czcić nasz hymn narodowy, ale pod kierownictwem byłego SBK. I to tyle na dziś. Śledztwo w sprawie Wawrzyka i jego powiązań trwa. Na razie jesteśmy na etapie odnotowywania faktów. Jak widać, wiele z tych faktów wiedzie nas na wschód, inne z kolei odsyłają nas do czasów PRL-u i do PRL-owskich służb specjalnych. Gdy tylko dowiem się więcej, będę was informował. Reset Obywatelski.